Dobry wieczór, niech gadają, odcinek 34, Małgorzata Domagalik i mój i wasz gość Cezary Pazura. Witaj, dzień dobry, Czarko. Dobry wieczór. U ciebie to już prawie dobranoc, bo ty mówisz, przed chwilą mówiłeś, że o tej porze to już senny się robisz. Bardzo. Zimą od 16. Ale to wiek, czy co to jest? Nie, no taka pora roku. No wyłącza mi się, wiesz, wtyczka i tego. I mi się nic nie chce. Mhm. No pewnie to z wiekiem też przychodzi takie niechcenie. Mhm. Że brakuje ci już takiej motywacji do tego, żeby wytrzymać do wieczora, skoro można się położyć do łóżka. No nie? To o której ty chodzisz spać? Nie, no późno. 24, pierwsza w nocy czasami. Mhm. Późno. Ale co, wcześniej wstajesz? 6:50? To taka norma. No to wiesz, nie, no według lekarzy śpisz za krótko. Szybka toaleta, wiesz, i ten. I no siódma, po siódmej trzeba budzić dzieci do szkoły. I odwieźć, wiesz, synka. Robimy to na zmianę z Edytką. Zależy, kto ma danego dnia ćwiczenia. Mhm. Mam poniedziałki, środy, piątki, a Edytka ma we wtorki, czwartki, jakoś tak inaczej. Mhm. Że tak sobie na zmianę robimy. A te ćwiczenia to nie męczą? Nie, właśnie, widzisz, to każdy tak mówi, kto nie ćwiczy. Mhm. A skąd wiesz, że ja nie ćwiczę? No pytasz, czy męczą ćwiczenia. Ciebie. Ćwiczenia męczą na chwilę, ale one wydzielają... pozwalają organizmowi, wiesz, wydzielić endorfiny, hormony szczęścia. Ja po ciężkim treningu czuję się dużo lepiej niż przed, paradoksalnie. To jest właśnie taki element, o którym nie wiedzą ci, którzy jeszcze nie zaczęli nigdy, wiesz, się siłować ze sobą. Bo to nie chodzi o to, że przychodzisz na siłownię i siłujesz się z ciężarkami. Bo to jest rzecz wtórna. Czy bierzesz duży ciężar, mały ciężar, czy robisz na wydolność ćwiczenia, mhm. czy na siłę. Chodzi o to, że walczysz ze sobą, żeby ci się zachciało. No naprawdę teraz wstać rano, zmobilizować się, wiesz, i pójść na ćwiczenia, rozebrać się, wiesz, w strój i zacząć, wiesz, się znęcać nad sobą, to jest duże wyzwanie. Latem jest inaczej. No. Ale to generalnie chodzi o to, że w zdrowym ciele zdrowy duch, tak? W zdrowym ciele zdrowe ciele. Mieliśmy taką panią od historii, która tak mówiła, nienawidziła wysiłku fizycznego. Mhm. Oglądasz Mistrzostwa Świata w Katarze? Oczywiście. Mhm. I co tam, twoi jakoś się dobili do tych... Moi? To znaczy... No masz jakąś drużynę, której kibicujesz? Nie, już nie mam także komuś konkretnie. Bardzo kibicowałem Portugalii. Tak? Tak, i Hiszpanii. Wiesz dlaczego? Bo mam kolegów. Holandii. Mhm. Też na chy. No tak. Holandii. Van Dijk tam jest bardzo u mnie wysoko w rankingu. Tak? Dobrze wyglądających, tak. I grających. Mhm. No wspaniały obrońca. Wspaniały. Najlepszy na świecie. Ale mam przyjaciela z Portugalii i drugiego z Holandii. I takim kibicowałem. I odpadli, patrz, zobacz. I to... Ale ilu odpadło? Ale ja byłem przekonany, że Hiszpania... że Portugalia wygra z Maroko.
No bo jak, dlaczego nie? No dlatego, że, dlatego nie, bo Maroko świetnie gra. Oni mają jakiś taki turbo doładowanie. Ale zobacz, no nikt ich nie doceniał. Tak jak naszych w 74 roku. No to i dawno. No. Dawno. Ja wiem, czy dawno, no za no mojego jak? Życia, no to niedawno. Ale dawno, no. Ja mam cztery dychy, także wiesz, niedawno. Ty masz więcej. Skończone niż... cztery dychy. No, skończone. No. Niedługo będziesz mówił, że masz ile skończone? Cztery dychy. Dobra. Uh-huh. A no dobrze, ale teraz są cztery drużyny zostały i co? Dla kogoś ci bije serce? No teraz? No nie. Inaczej. No, to jest, kto twoim zdaniem będzie mistrzem świata? Będzie ciekawy mecz. Dwa, nadzieję, bardzo ciekawe. Bo nie, o trzecie miejsce to tam... No ale to co, będą, na podium? Maroko będzie bardzo chciało, wiesz. I mi się wydaje, że im się uda z Chorwacją. Oni są zmęczeni, Chorwaci, starzy. Poza tym oni są starsi od Marokańczyków. No tylko Modricza szkoda. Dlaczego? No bo na pewno to są jego ostatnie mistrzostwa. Swoje zrobił w życiu. Był wicemistrzem świata. Był najlepszym piłkarzem na świecie. Ja wiem, ale u takich gości jak on to chce się jeszcze raz. To tak? Nie jest tak. No tak. No. No ale my wszyscy wiemy, że on jest fantastyczny. No ale jest dobra, najlepszy. No to kto zostanie także, według ciebie? Ja bym chciał właśnie, żeby takich młodych poznawać, nowych. No to wiesz, kto zostanie mistrzem świata? Argentyna czy Francja? Myślę, że Argentyna da radę. Mówię Francja. Pewnie masz rację. Nie wiem, mam może intuicja, może oni po prostu są najlepsi. Ma coś, no są. Oni mają ławkę, zobacz, tam co wychodzi, ten co... No właśnie, no nie wiem, czy lepszy, ale dobry. No ale tak, a Benzema będzie gotowy, czy on nie? Zresztą już nie powiem. Nie, no Benzema już jest... Oj, to ty jak ty oglądasz? Benzema już jest dawno we Francji. Dobrze, no ale było kiedyś wcześniej, że ten, że ale miał było, pojechać. Ale to są tak zwane plotki. Tak, niech to tak gadają. Mi to. A jakie są mistrzostwa? Co? Jakie są mistrzostwa? Bo mi umknęło. Ale żeby zamknąć temat mistrzostw, to wielki sukces naszego sędziego. No to jest wspaniałe. Marciniaka, który będzie prowadził finałowy mecz. To jest naprawdę wielkie osiągnięcie. Wielkie. Fantastyczne. A jeszcze paru fajnych sędziów na świecie jest. Ale Szymon Marciniak przypomina mi tego... Wiem. Tego Włocha. Nie. Angola. Angola? Tego, który... A mnie tego włoskiego, znaczy łysego Włocha. Szefa teraz wszystkich sędziów. Nie. A tak, szefa teraz wszystkich sędziów. Jak on się nazywa? Molina. Tak. Kolina podpowiada pan. Molina. No, mówi, że Kolina. 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 Tak. Przez C. Tak. Uratowanie. Tylko, że Marciniak nasz jest taki bardziej napakowany. Tak, to jest sędzia, którego się trzeba bać, bo może oddać. I wiesz, jest kolorowy, jak tam się śmieją, że on chodzi w leginsach czy w czymś, tam się śmiać chce. Niech sobie chodzi w czym chce. Będzie głównym sędzią finału Mistrzostw Świata. Ale świetnie, świetnie. Ktoś powiedział, że najlepszy sędzia jest taki, że po meczu nie pamiętasz, kto sędziował. Bo nie było afer, nikt się nie bił, nie było brutalnych fauli, wiesz, bo to wszystko zależy od sędziego, jak on utrzyma tych... To są chłopcy, oni mają dzieci. 20 parę lat. Młodsi koledzy. Co? Młodsi koledzy. No jednak widzę, że ten wiek się pojawia. Słuchaj, czy według ciebie i z tym twoim doświadczeniem, tym bagażem, który masz, czy uważasz, że da się żyć na własnych warunkach? O, jakie trudne pytanie. Nie, życie to jest kompromis. Nie da się żyć na własnych warunkach. Bo to byłby egoizm. Moim zdaniem. To jest na... Znaczy co na własnych warunkach? Ja stawiając swoje warunki, na przykład w małżeństwie, to nie mogę nie brać pod uwagę tego, że w związku są dwie osoby. No tak, ale ja mówię ty i świat. No to jak mówię ty i świat, to mam na myśli też twoją żonę razem, waszą rodzinę i że żyjecie w jakimś sensie... Nie, bo to inaczej mi zabrzmiało. Wiesz, zabrzmiało mi to tak jak takie wyzwanie, że ktoś sobie mówi, będę tak żył i tak żyję wbrew wszystkiemu. Nie, oczywiście my żyjemy według swoich zasad. Mamy je dość, myślę, skrupulatnie określone I tego się trzymamy. One same nam jakby się układają i wychodzą. A tych kompromisów jest dużo, czy nie? Życie to jest nieustanny kompromis. Czasami bunt. No bo nie da się tak cały czas żyć. Nie ma balansu stałego. No zawsze są jakieś zawirowania. No tak, ale wiesz, też po coś się żyje, prawda? Żyje się po to, żeby sobie powiedzieć w twoim młodym wieku, powiedzieć sobie, okej, mówię to, co chcę, mówię to, co myślę,
nie limituje się. Tak, doszedłem do tego, że gram co chcę, sam wybieram, nic nie muszę, chociaż czasami, wiesz, jak echo woła w portfelu, no to wydaje ci się, że musisz coś zrobić, ale co innego jest kompromis, a co innego jest desperacja jakaś, wiesz. Nie wolno mylić, to właśnie Paweł Wilczak mi to kiedyś powiedział. Był tutaj też. Tak, to wspaniały chłopak, jest bardzo mądry kolega. I on mówi, namawiałem go do jakiegoś projektu, wiesz, bo musiałem szybko zarobić pieniądze. Pamiętam to wtedy. A on tak popatrzył na mnie takimi mądrymi oczkami swoimi i mówi, czaruj się, żebyśmy tylko nie pomylili determinacji z desperacją. I wiesz, co to mi dało tak do myślenia praktycznie na całe życie, bo ja lubię słuchać ludzi, wiesz, i patrzeć, jak żyją, jak podchodzą do różnych rzeczy. Ja się uczę całe życie, wiesz. Niektóre rzeczy mi imponują u innych, których wydaje mi się, że ja nie mam. Na przykład co? No właśnie odwaga w podejmowaniu decyzji, wiesz. Wydaje ci się, że musisz coś zrobić, bo coś ci umknie, coś zniszczysz, zgubisz, wiesz, i zaczynasz panikować. Okazuje się, że wystarczy to przetrzymać, przeczekać i gdzieś, jak się zamykają jedne drzwi, to otwierają się drugie. Tylko trzeba naprawdę mieć tę cierpliwość. Znaczy nie bać się też trochę. Nie bać się, a ja jestem podszyty lękiem, widzisz. Ja mam ten lęk taki w sobie już no, od zawsze. Chyba od mamy odziedziczyłem. Wiesz, mama zawsze, do dziś zresztą potrafi się denerwować, czy wiesz, czy dziecko nosi... Dziecko. Czy się nie przeziębisz. Dziecko, tak. Czy, ale sanki są założone, wiesz, bo jest zimno. I ten. Teraz już może nie, ale jeszcze parę lat temu to tak było. Więc i się martwi. Cały czas moja mama każdą rozmowę telefoniczną rozpoczyna od słów, że się martwi. I ona się rzeczywiście martwiła, wiesz, tak. A ja doszedłem kiedyś do takiego wniosku, mówię, kurczę, ja też się martwię całe życie i to miałem chyba 50 kończyłem, jak sobie pomyślałem, Boże, 50 lat się martwię, a nic złego się nie stało. Jest w porządku, więc może przestań się pazura martwić. O takich, no, bo to ten temat takiego zero-jedynkowego życia. 6 miesięcy temu siedział tutaj na twoim miejscu Jan Nowicki, którego już... nie ma, ale jak mówię, który będzie, właśnie. Janek będzie zawsze. No ale Janek się boksował i Janek właściwie niczego nie, w sobie nie szanował. W sensie takim, że dużą urodę, którą miał, machnął na to ręką, tak? Pił, palił, ludzie się go bali, mówili, że jest arogancki, bo walił prosto z mostu, co myśli, co jest wspaniałe. To jest wspaniałe. No, a mi się to podobało, że on mówił prosto z mostu, bo bardzo rzadko w życiu słyszymy prawdę na swój temat. Bo prawda często jest bolesna. I ja uwielbiam takich ludzi. Bo on nie był chamski, on był cyniczny, ale... No na maksa. Ale był przepięknie zorientowany w tym, co mówi. Jak ja przeczytałem ostatnio, jak on się poznał z Martą Meszarosz i wiesz, z kobietą, którą był 30 lat i nagle powiedział... do niej na pierwszym spotkaniu mówi, pani wygląda tak, jakby pani głowę narysowało dziecko na płocie. No to wiesz, każda kobieta się obrazi. Ona widziała, że to jest po prostu inteligentny facet. Pierwszy, który jej powiedział coś takiego, co jakby nie obraziło ani nic, tylko dało jej pewnie jakąś refleksję. Wiesz, i z Jankiem byli przecież 30 lat. Tak czy inaczej, ja lubiłem słuchać tego, co Janek mówi. On zawsze mówił z przekąsem, z takim, tak patrzył na mnie i na Olafa, kiedyś piliśmy wódeczkę i tak patrzy, z takim, denerwuje się, tak pali papieroska. Mówi, co się stało, panie Janie? Ach, mówi tak, bo ja was lubię, a ja tak nie lubię kogoś lubić. Lubić. Wiesz, i to też była prawda o nim, wiesz, ja na przykład w nim to podziwiałem, że on potrafi tak wypalić prosto z mostu. Wiesz, że się nie obcyndala. Ludzie się bali z nim rozmawiać czasami, wiesz, żeby nie usłyszeć czegoś nieprzychylnego na swój temat. Bo ja z kolei jestem wyznawcą w teorii Adama Hanuszkiewicza, który twierdził zawsze, że mówi, ja nie potrzebuję krytyki, bo ja wiem, co robi źle.
Ja potrzebuję pochlebców, żeby poprawili mi moje samopoczucie. I ja też tak wolę żyć. Słyszeć raczej komplementy na swój temat, bo ja wiem, co skrzaniłem, wiem, co mi nie idzie, co jeszcze muszę poprawić. A u Janka na przykład ja to podziwiałem to, że ona się tak mówisz, palił, do końca życia sobie popijał i po prostu krzanił. Ale wiesz co, z drugiej strony, kiedy ci zapytałam o to życie na własnych warunkach, jakoś potrafił cudownie osiosywać wszystko, co było nabudowane i dochodzić do meritum, co tak naprawdę jest ważne, tak? Na czym się koncentrować, że my gdzieś gonimy za czymś, gonimy, potem się okazuje, że mamy to albo nie mamy, ale tak naprawdę chodziło o coś innego, o drugiego człowieka, o spokój, o wolność, o niezależność, o... nawet o dobry sen. O wszystko, co takie ludzkie, takie proste. To, co on mówił, że najfajniejsi ludzie, czy słuchać życiorysu ludzi, którzy się urodzili pod krzakiem agrestu, bo tam znajdujesz prawdę, bo stamtąd jest cały wysiłek. Ja taką noszalancję też. Odszedł też Mariusz Walter. I wielu ludzi, bardzo wiele rzeczy o nim mówi, wspomina. A ja sobie przypomniałam, jak kiedyś zadzwonił do mnie w lecie i powiedział, że stoi przy oknie w kuchni, że zrobił sobie kromkę świeżego chleba z masłem i z pomidorem i że i jakby poczuł, że to jest piękno życia. Też tak masz? Łapiesz chwilę? Jakiś... Tylko tak. Tak? Jesteś romantyczny, tak? Nie, to nie jest romantyzm. A co? Bo jak to zacząć? Ja w tym życiu, a mówię w tym życiu, bo uważam, że moje życie tak naprawdę, jeśli chodzi o związek, zaczęło się w momencie, kiedy poznałem Edytkę, czyli w tym właściwym życiu, w tym moim prawdziwym życiu, każdy dzień pamiętam. A z poprzednich żyć nie za bardzo. Jakoś mi to umknęło, wiesz, a w tej chwili moje życie składa się z zachwytu nad rzeczami normalnymi, najmniejszymi. Właśnie pokazało się słońce na chwilę, na godzinę i tak wpadało, no piękne, no coś niesamowitego nagle w tej szarzyźnie. Wiesz, i takie momenty uwielbiam łapać, wiesz, poczuć się tak fajnie w danym momencie. Tym bardziej ma to artysta, aktor, nie wiem, ktoś, który żyje w stresie. Dlatego ja te rzeczy widzę i cały czas je hoduję i pielęgnuję, bo ich mam mało. Bo myśmy ostatnio siedzieli dwa dni temu w garderobie. Jestem z Januszem Chabiorem i Czarkiem Żakiem. I tak Janusz mówi, kurde ty, my tyle lat żyjemy w permanentnym stresie. Wiesz, i ucieczka od tego stresu to jest parę dróg. To są prochy, to jest alkohol. Wiesz, to są nieudane związki, to jest, wiesz, no miotasz się. A jak zaczynasz sobie cieszyć się tym, że się napijesz wody, nie wiem, to jest głupie, nie? Co mówię? No takie proste rzeczy. Nie jest głupie, to jest życie. Właśnie, że sobie zrobisz Jezu, ja marzę o tym, żeby nie było zimą pomidorów w sklepach, tylko żeby było tak jak kiedyś, że jest wiosna, mama przyniosła pierwszego pomidora z polskiego krzaka. Ten, i mówi, ten zapach? Nowalikum. Ciągnęło się za uszy i to jest tak, kromka chleba, masło, pomidorek, troszkę soli, troszkę pieprzu i bierzesz. Mówisz, czekałem na to całą zimę. A teraz jesz tego pomidora i ty nie, co to jest pomidor? To wszystko, czy ogórek, czy pomidor, wszystko smakuje ale tak samo. Ale to może, ale popatrz, jak myślę, że jakbyśmy, ktoś by nam taki sadził tekst, jak mielibyśmy te, nie wiem, 10 czy 15 lat, to byśmy nie wiedzieli, o czym ci starzy ludzie mówią. Nie. Natomiast dzisiaj, no to jakby tak ktoś słucha, to chwytać to takie chwile. Młodzi ludzie mają takie, dobra, kiedyś przestanie gadać, dobra, co? Pierdzieli, trzeba iść na dyskotekę, tu jestem umówiony. To... Tak, kiedyś się słuchałam w jakimś wywiadzie, chyba tutaj, bardzo fajnym spotkaniu z panią Moniką, bardzo mi się to podobało i nagle zadzwonił facet i powiedział, panie, mów pan konkretami, a nie lej pan wody. Tak. Ty opowiadasz ale fajne, ja lubię ale to nie było lanie, no, ukonkretniałeś sytuację. Czy ty jesteś szczęśliwy, czy ty jesteś szczęściarzem? O ty, jedno i drugie. Absolutnie jestem szczęściarzem, bo to, co mi się przytrafiło w życiu, czyli, wiesz, chłopiec z małej miejscowości, z socjalistycznego kraju. Spod krzaku agresu. Spod krzaku agresu. Janek. Wiesz, dostaje się do wymarzonej szkoły, na wymarzone studia i potem robi karierę. Wiesz, cała Polska go zna. Jak ja zauważyłem, że mam ponad 100 tytułów na koncie już zrobiłem. Z czego tak na półkę ile byś postawił?
przy ostrym kryterium. No, to udanych produkcji mam ze 20 mam. Tak? Takich topowych. Topowych. A number one? Topowych. Nie mam tak. Wiesz, masz? To moja matka mówi, że się kiedyś spalę w tym zawodzie, wiesz, że to jest... bo ja do każdej roli daję serce, wiesz, wszystko, co mam. I to się jednym podoba bardziej, drugim nie. No ja, wiesz, no wiadomo, że... nie mam tak, że numer jeden. Musiałbym na jednym levelu postawić kilka tytułów, potem na drugim parę następnych i tak dalej. Ale tak, żeby jeden, mhm. Nie. Fajnie się z tobą słucha też rozmów z tobą, bo ty, każdym razie sprawiasz takie wrażenie, osoby bardzo otwartej w rozmowie i nie wiem, na ile ty sobie limitujesz szczerość, no ale można zakładać, że gdzieś tam... Wiesz, ja mam swój kanał na YouTubie. Wujek Czarek, bardzo fajnie. Ja tam zrobiłem dużo odcinków i nauczyłem się chyba, niechcący, przez te lata, wiesz, gadając do kółeczka, do obiektywu, na różne tematy, rozgryzając, chyba nauczyłem się... Że nie ma co ściemniać. Tak, że bo bym się zatkał, zrobił 10 odcinków. To jest w ogóle bardzo fajny pomysł, dlatego że ty odkrywasz też kulisy, mówisz o rzeczach, o których czasami się nie pyta. To i detonujesz. Ludzie pytają o wszystko. Tak? To jest mocne, tak. Tak? I o pieniądze. A na jakie nie odpowiadasz? Na każdy odpowiem. No dobra, to teraz słuchaj. To jest nasze trzecie spotkanie. Policzyłam sobie. Spotkaliśmy się w roku 2003, 2013 i 2022. Czyli tak w sumie, powiedz, można powiedzieć, że prawie co... Za rzadko. Dobra, dziękuję. To było takie, wiesz... W 2003, Boże, tak? No tak. Cztery dychy miałem. Właściwie tak też przeczytałam sobie, bo to były dwa spotkania takie prasowe, przeczytałam sobie te wywiady i jedno jest stałe, zresztą kiedyś pamiętam w takiej knajpie w Delhi wisiał taki napis, że w tej knajpie proszę nie rozmawiać o polityce i o wierze. Piękne. Żeby się tam nie... naparzać. Nawet jeśli ludzie nie mieli takiej potrzeby, no to patrząc na ten napis od razu łagodnieli. Wiem, że ciebie szarpano za akcję różańcową i chciałabym, nie wiem co ty powiesz, ale ja chciałabym to spuentować tak, że właśnie ten jakimś sensie chuligan życia, czyli Jan Nowicki, zanim został skremowany, prosił, żeby go do trumny włożyć w stroju, w kostiumie, no nie, w mundurze strażaka i żeby włożyć mu paczkę papierosów i różaniec. Trudno posądzać Janka, żeby był fałszywie bogobojny. To się w ogóle nie składa. To co z tym różańcem, żebyśmy to mieli zakończone? Nic, no co? No, Okej, a dzisiaj masz przy sobie różaniec? No dlaczego mam przy sobie mieć? No bo pytano cię, czy nosisz. Powiedziałeś, że nosisz, chodzisz. Nie, no przy sobie, nie mam przy sobie. No, masz w szufladzie. Gdzieś, znaczy nie, no mam, czasami mam przy sobie. Gdzieś jadę w podróż, to lubię mieć. Ale wiesz, ja też jest mi niezręcznie, bo zapytałeś mnie, o czym ja nie chcę rozmawiać. Nie mów tylko o tym, że masz w kontrakcie, bo zaraz, ale poczekaj, zostawmy to. Ja to wyjdę z tego inaczej, bo cię zaraz zjadą tym. Bo już też czytałam, że będziesz gadało, że masz w kontrakcie. Nie, trzymamy się tej knajpie w Delhi. Tutaj nie rozmawiamy o polityce i nie rozmawiamy o wierze, a to jednak z wiarą jest związane. Nie, no jestem wierzący, ja tego nie ukrywam. A dlaczego masz ukrywać? Bo to jest nienormalny świat, w którym ktoś ma się wstydzić, że wierzy, albo się bać, że nie wierzy. To byłoby straszne, a niestety łapie się na tym, że wiesz... Znaczy że... ten, gdyby się wstydził tego, gdyby ukrywał, to by było straszne. No tak. Ale to mówisz, to Janek jeszcze jedną rzecz mówił. Mhm. Ja pamiętam, jak on bardzo często mówił o odejściu, o śmierci. I on, jak robiliśmy, przecież zobacz, to był rok 94, kiedy robiliśmy Sztosa, to on mi powiedział, że on w Kowalu kupił sobie miejsce, bo zmarł jego kolega, przyjaciel taki z młodości, który robił najlepszy bimber we wsi. Mhm. I mówi, wiesz co, ja koło niego kupiłem kwaterę. Bo nie dość, że ładne miejsce, to on taki robił bimber, że po śmierci też na pewno będzie coś miał. Mhm. Więc Janek chciał być blisko niego. A ty masz miejscówkę już? Opatrzoną? Wiesz co, ja nawet nie wiem, czy gdzie miałbym być pochowany, bo kiedyś lecieliśmy samolotem z Paryża
z Zbyszkiem Zamachowskim, Januszem Gajosem, ja jako trzeci, z postsynchronów do Kieślowskiego, do Białego. I samolot zawrócił, znaczy wystartował z Paryża i wylądowaliśmy w Brukseli, bo miał awarię. I jak powiedzieli o tej awarii, wszyscy się bardzo bali, ja się wygłupiałem, żeby rozładować napięcie. I mówię, panowie, ale to jest super, no teraz, jak ginąć, to teraz. Bo mamy tak, powązki zaklepane, no bo jak już trzech takich umiera, wiesz, naraz, no to muszą nam zrobić pogrzeb państwowy. Po drugie, leżymy koło siebie. Słuchajcie, no nie można sobie lepiej wymarzyć. Tak, koszty małe? Wiesz, tak, żadne praktycznie. Honor jest? Rodzina szczęśliwa. Ja na przykład, wiesz, też sobie zawsze kpię z tego momentu odejścia ze śmierci. Powiedziałem, Edytka, mówię, słuchaj, to nie ma tak, że ja odejdę i to będzie za darmo. To wiesz, to musisz się dogadać, nie wiem, z dobrymi firmami. Trumna ma być, wiesz, Mobil One, Coca-Cola, wiesz, Marlboro. Wiesz, to ten, orkiestra, wiesz, dobra. Tak chciałbyś? Na tym, to, żeby było wesoło, wiesz, i potrząsać trumną, żebym się tam nie nudził. Tylko, że z drugiej strony nie chcę, wiesz, być, żeby mnie robaki zjadły, tylko wolałbym jednak być skremowany. No popatrz, ile spraw załatwiliśmy już. Tak. Praktycznie. No, ale nagrało się? To jest na żywo. Idziemy na żywo. No, ale nagrywa się chyba. No chyba się nagrywa. No raczej. No co ty, dla potomności, żebyś został. Słuchaj, Czarek, bo to tam wracamy. 2003, 2013, 2022. Gdyby miały powstać trzy scenariusze, bo ja już w tych historiach o twoich małżeństwach, o twojej miłości, o twoich miłościach, trzy różne filmy, to jaki byś nakręcił film 2000, zakładając, że dotyczy pierwszej twojej żony, jakby tej samej sytuacji, w której zostałeś sam z dzieckiem i tak dalej, jakiego charakteru, jakie to gatunki byłyby? To nie jest łatwe. Trudne. Nie, ale nie jest łatwe, widzisz, ale myślę, że to jest fajne, jak pomyślisz tak o tym. Bo to są tematy, scenariusze życia. Ja wiem, scenariusze życia, ale nie wszystkie scenariusze trzeba realizować, wiesz, i są takie filmy, których bym nie nakręcił, bo po co? No bo no, to ku przestrodze. Ale czemu? Ludzi, żeby sobie popatrzyli. A niech im się źle dzieje. Aha, a co mnie ludzie? Tak. Ja teraz będę martwił się o ludzi, co ja jestem. Słuchaj, prezydent, żebym się o ludzi martwił. Ja jestem zwykły zjadacz chleba bezglutenowego. No niestety nie mogę cię zapytać, czy chciałbyś być prezydentem, bo o polityce nie rozmawiamy, więc to pytanie mi już No na pewno bym nie chciał być prezydentem, no co ty? Nie? No nie jestem wariatem. Polityka jest czymś, od czego chciałbym być jak najdalej. To jeszcze mi się nie złożyło tak, żeby fajnie było być politykiem. Gdybym sobie założył, no bo wyobraźmy sobie teraz, no, wyobraźmy pytasz mnie, sobie. Że mówisz tak, jakbyś miał być politykiem, to kim byś chciał być? De Gaulle'em, to jest ostatni polityk, który mi przychodzi na myśl, taki, wiesz, który był kimś. Koniec, nie ma, po nim już tylko jest, wiesz, równia pochyła. No, Obamą byś nie chciał być. Obamą? A z jakiej racji? A co on takiego zrobił, że ja się nim zachwycał? No nie wiem. No nic, No nic to nie nic. No co? No jak co? No co? Był dwa razy prezydentem, był pierwszy ciemnoskórym prezydentem. Co zrobił w tym czasie? Co zrobił takiego, że miał... Że reformę, reformę służby zdrowia zrobił. No i? I jakby chyba jednak upgrade'ował całą tą społeczność, która ma się ciągle za niedowartościowaną, niedocenioną jakby, nieszanowaną. Upgrade'ował, no tyle. No dobra, ale nie chciałbym być. Nie lubię upgrade'ować. No ale to ty jesteś gościem. Się upgradacja... Źle kojarzy? Z abdykacją. Aha. Nie, śmieję się, ale wiesz... A poczekaj, bo teraz jak to mówiłeś swoje, to było fajne. Miałeś taki kabaret jeszcze, jak byłeś bardzo młodym aktorem i używałeś słów, które nie były... bawiłeś się słowami, tak. Prawda? Że lubię być, że jestem domatorem podróży, tak? Tak. Domatorem podróży. A jeszcze co tam było takiego? Bo to było bardzo zabawne. Ale wiesz co, teraz mi ciekawy pomysł nasunęłaś, bo ja znalazłem w internecie, ktoś mi sprawił, że to jest w internecie, bo w 90 chyba czwartym czy drugim roku występowałem w szkole ze swoim kabaretem, takim pierwszym. I słuchaj, ja to zobaczyłem. Właśnie do tego chciałam genialne, też dojść. Genialne, słuchaj, ja muszę to zrobić jeszcze raz. Zobacz, ile lat minęło i to wszystko jest aktualne. Ale niestety. I widzisz, i to jest dowód na to, po co być politykiem. Skoro mija życie człowieka i znowu jest tak samo, albo jeszcze gorzej, to po co oni są nam? Żeby co upgrade'ować mi?
kompletnie niepotrzebne. No, żeby jakaś hierarchia, wiesz, się... A co by było, gdyby nie było polityków? No, co by było? No właśnie. Mi. Byłaby normalnie gospodarka funkcjonowała, byłaby policja, by musiała pilnować... Czyli mówisz o państwie takim urzędniczym, że wszędzie nie, są urzędnicy. No nie, ma, no nie, no nie ma, nie no ma to polityków. To jak może gospodarka no, funkcjonować? No normalnie urzędnicy by byli i tak dalej. Byłoby jedno, nie wiem, Rzymianie zrobili jedno prawo, prawo rzymskie i jakoś to się wszystko kulało. Teraz za każdym razem, kiedy jest prawo nowelizowane, to jest nowelizowane tak, że nikt się w tym nie może potem rozeznać. No, no co by było na przykład, gdyby było tak? To taki quiz? Tylko pytam. Taki quiz, tak. Są wybory. Wszyscy, o wybory, tu akcja, wiesz, tego, nie? I nagle nikt nie wrzuca żadnej kartki, bo wszyscy poszli na ryby. Co by się stało? Anarchia. Nie. Co by się wybrali sami, bo im się wydaje, że są potrzebni, że są konieczni. No, czyli by nadal byli, bo by się wybrali sami. No tak, sam bo to jest straszne, że oni już wiedzą, że oni muszą być. I to jest pycha. A pycha musi zostać ukarana. Ja nie wiem, kiedy przyjdzie jakiś piorun z nieba i walnie w to wszystko i rozwali. Ale zrozum, w tej chwili cała polityka jest zbudowana z mówisz jak na wiecu. Wielkiej pychy. Ale ja nie mówię, że lewa strona, prawa, środek. Wszystko. Słabe to jest po prostu. Wolę piłkę nożną, mimo że też mnie wkurza. Znaczy, No to wracamy. 2003, 2013, 2022. I teraz chciałabym, żebyś sobie tak szybko przypomniał, jak to aktorsko, jak zawodowo to było. Na jakim ty byłeś poziomie i jak to, już nie używam słowa upgrade'owało, tylko jak to się zmieniało, tak? Wiesz, no w 2003 to ja już byłem taki... Gwiazdor. No, już tak już po tych najważniejszych... uniesieniach filmowych, można powiedzieć. Bo po roku 2000, czy 2000, jak się mówi? Pierwszym? Trzecim. Po 2001 już słuchaj, już nic takiego się nie stało w moim życiu, jak to się mówi, no, takiego wybitnego, takiego, co tak... No dobrze, a pierwsze skojarzenie z wybitnym do tego 2003? Ja myślę, że 97 to był taki... Pierwsze skojarzenie z wybitnym? Jaki tytuł? Jaki film? Pierwszy. Znaczy, nie to, że wybitny, tylko właśnie złego słowa użyłem. Nic... No taki, który ludzie pamiętają, tak. Podobałeś się... No Killer był największy, no bo był wybrany Julek filmem... Julek też tu był. 25-lecia. Komedia. Co się... Nie zdarzyło nigdy. Ludzie wybrali, że jednak Killer. Wiesz, ja najważniejsze filmy zrobiłem do 97 roku. To Psy wtedy też? Pierwsze? Pierwsze Psy w 92. A czy ty wiesz, że dzisiaj Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wydała taki, ukarała nawet chyba jeden z kanałów za to, że Psy pokazał przed 23 i teraz nie będzie można tego filmu pokazywać przed 23? No już wszyscy widzieli to, po co? Młodzi chcą, społeczeństwo młode się domaga. Dobra, i teraz ten 2013. Ta rada jest bezradna, wiesz, no co ona może zabronić? No kary może, no kary nakłada, to się nie puszcza tego filmu. No to, ale to, no to, no to mają problemy stacje, które chciałyby ten no, film stacje, emitować. Stacje. Ale my, widzowie, jak chcemy oglądać, to puszczamy i sobie oglądamy. To różne rzeczy oglądamy, prawda? No, znaczy ty, bo ja nie, ale ty. Inni. Szef bez butów chodzi. Powiem ci, jak mnie pytają ludzie, co pan ostatnio widział, to muszę unikać wzroku i tych pytań, bo staram się z Edytką nadrabiać swoje zaległości, ale jak się ma trójkę dzieci, wiesz, i chce się im dać. Właśnie, to kino rodzinne to by ci też wychodziło. Bo... Nie, ale kino rodzinne... Ojciec, ale powiedz, jak to jest z tymi mężczyznami? Że oni tak zaczynają rozumieć, co to jest ojcostwo... Jak już, no właśnie. Jak już robią drugi obiekt. Tak, no. No jest coś w tym. Słuchaj, ja pamiętam, że ja byłem zajęty robieniem kariery, ale ja też nie robiłem tak, że teraz będę robił karierę. Tylko dostawałem fajne propozycje filmowe. Byłem młodym aktorem, ciągle na dorobku, ciągle mi brakowało pieniędzy. Ja pamiętam, że ja robiłem film za filmem i ciągle nie miałem hajsu.
Nie ciągle wiem, pożyczałem od Olafa. A na studiach byłeś, kelnerowałeś na weselach, prawda? No tak, całe studia. To wiesz, chłopaki, koleżanki, wiesz, jeździli do domu na weekend, a Czaruś zasuwał na wesele, wiesz. I w sobota rano już byłem, wiesz, trzeba było policzyć sztuczce, podpisać, że się je wzięło, porozkładać. Wiesz, czasy, kiedy wódka była na kartki, wiesz, tę wódkę się kradło, kombinowało, wiesz. No ale mogłaś z wesela przyjść. Testosteron, słuchaj. No ja musiałem zarobić, żeby... No ja wiem, ale mówię, że taki kelner mógł być z filmu. No. Słuchaj, ale właśnie, bo to mnie trochę zaskoczyło, bo ja tego nie wiedziałam i gdzieś na to natrafiłam i chciałabym chwilę o tym, że bo no jesteś dobrze sytuowanym, dobrze zarabiającym aktorem, prawda? Robisz reklamę i tak dalej, i tak dalej. Więc głód ci w oczy nie zagląda. Zawsze się boję. Widzisz, ale być może to się bierze właśnie z tego, że ja nagle przeczytałam, że u ciebie w domu było biednie i że było tak, że mama szła, ale mówiłeś, że mama kopała ziemniaki gdzieś tam wieczorem w PGR-ze. Ale to się zdarzyło, wiesz. Że ty chodziłeś, ale poczekaj, to powiedzmy, że ty chodziłeś do sklepu, do pani, już nie pamiętam. Reszkowej. Jakiej? Reszkowa. Do pani Reszkowej, która dawała ci butelki siadłego mleka, bo ono było za darmo. No to uczy takiej potem pokory. Być może ten lęk, żeby tak się nigdy nie stało. Tak, no i widzisz, nie stało. To było tak, że moja mama posłała mnie oficjalnie do komunii, wiesz, i dostała po głowie, bo zabrali jej wypłatę, czy tam jakąś dodatkę. Byłeś w ogóle ministrantem, tak? Tak. Mhm. I wiesz, i ten. I pamiętam, że to był... Tata był w szpitalu na sprawy żołądkowe, czy tam trzustki, już nie pamiętam. I ten. I było ciężko, bo mama została sama, bez dochodów ze mną i z malutkim Radkiem. I wiesz, i to takie pamiętam takie wakacje, to nie było, że to było permanentnie, była bida w domu. No ale wiesz, jak to smakuje, ja zawsze nie? miałem buty czyste, czyste ubranko, wiesz, ja zawsze byłem elegancki, Czaruś, wiesz, mama bardzo dbała. Ale po głowie dostała i pamiętam, że był taki moment, że wiesz, jak już mama kupiła 10 dekoszynki, to wiozła tacie do szpitala. A wiesz, a my musieliśmy sobie radzić. Wiesz, i w nocy świeciłem latarką, myśmy mieli blok numer 15, w dół się schodziło i były już pola PGR-owskie się zaczynały, wiesz, kukurydza, ziemniaki, wiesz, no różnie to tam. Ja świeciłem latarką i te ziemniaki, co oni posadzili, to mama je wykopywała, żeby dzieciom następnego dnia ugotować te ziemniaki. Pani Reszkowa za darmo dawała ten mleko, tylko butelkę trzeba było oddać, bo jak mleko zsiadło, bo kiedyś się mleko... Siadało. Tak, a teraz już nie, bo jest sztuczne, wiesz, i takie, wiesz, ziemniaczki, mleko zsiadłe, wiesz, albo zupa szczawiowa, to na łąkę szedłem, też miałem obok, wiesz, zbierało się szczaw, mama tam wkładała ten kawałek masła, wiesz, taki tłuszcz, nie? Widzisz, ale to jakby Janek patrzył teraz na nas, Nowicki, to on się uśmiecha, zapala papierosa i się uśmiecha, bo to jest właśnie to życie. Ja też to ze śmiechem teraz, wiesz. I to jest właśnie, bo tak patrzą na ciebie, są się, przyjechał pazura tutaj, killer, tu tamto, tu śmianto, tu w ogóle, wiesz. A to bywało bardzo na dole. No ale jak ja przyjechałem do Warszawy, nie miałem nic. Ja spałem w garderobie w teatrze, bo mi pan Jan Machulski pozwolił, wiesz, i ten. A rano chodziłem na wagony, 5:30, wiesz, wiesz co to na wagony? No nie wiem, co to jest, ale pewnie trzeba było coś... Jak przyjeżdżał węgiel ze Śląska... No może dzisiaj byś się przydał, tylko już nie ta siła, Polsce, wiesz, mieliśmy kiedyś węgiel w Polsce. Tak, piękny taki, wiesz, on się tak mienił. A teraz nie mamy? Mamy jeszcze zagraniczny węgiel, to nie lepszy? Zagraniczny to już nie jest węgiel, to jest dziadostwo. To jest syf. Tak, no, ja pamiętam, jak wyglądał nasz polski węgiel. No dobra, no i co? I ty jeździłeś na ten węgiel, tak? Na ten toryb, na wagony. I wiesz, przychodziło się rano i wiesz, tam za hajs zwalało się ten węgiel z wagonu na ciężarówki albo na bocznicy. Były takie, wiesz, czy waga, czy jakiś ten. I to potem się rozparcelowywało. Czyli ty, pijąc z kimś na przykład wódkę w knajpie nieznajomym albo gdzieś tam, jak ktoś ci coś będzie ci mówił, to ty mówisz, panie, ale pan mi o życiu nie mówi, bo jak smakuje życie, to ja już wiem. Ja wiem, bo ja zarabiałem, wiesz, jaka była moja pierwsza pensja w Teatrze Ochoty w przeliczeniu na dolary, bo to jest taki miesięcznie. $9.20 centów miesięcznie zarabiałem. I co za to można było kupić? No tak, wiesz, no jak się przeliczyło na złotówki, no to tam, wiesz, jakieś jedzenie, coś tam jakoś można. A mimo to chodziłeś do Jana Machulskiego? Nie, musiałem dorobić na wagonach. I musiałem dorobić, wiesz, potem zaczęliśmy chodzić, świat się zmieniał, do Trójki, tam gdzie była radiowa Trójka.
Tam były pierwsze takie studia, gdzie się głos podstawiało pod różne bajki albo pod reklamy. Zaczęły wchodzić reklamy, pamiętam. I myśmy siedzieli, wszyscy ci aktorzy młodzi tam na korytarzu. I wychodzi pan, mówi, ty, chodź. I się coś tam mówiło i od razu... A dzisiaj, ale to były takie reklamy, pamiętasz? Prusakoleb, takie... Prusakoleb, tak. Taka była firma... już teraz zapomniałem, pierwszą, którą robiłem. Pierwszy postsynchron, co robiłem, pamiętam, pod taką lampę, która mówi w jakiejś kreskówce. Popatrz, a dzisiaj jesteś głosem Johnny Deppa w Polsce. Tak. No popatrz, jak to, tak. Prawda? A Johnny Depp się ucieszył, jak się dowiedział. Że ty? ale ja też żartuję, tylko chcę być miła. Natomiast Johnny Depp ma fascynujący głos. W ogóle jest świetnym aktorem. No wiesz, to nie jest tak, że ja sobie wymyśliłem, że będę teraz Johnny'ego Deppa podkładał, tylko żeby... Zbieżność. Tak, to się wysyła próbki głosu do nich, do tego Hollywoodu słynnego i oni podobno to wpuszczają w jakiś system. No i to się musi, wiesz, te linie ze sobą zgodzić. Ja sam byłem zdziwiony, że ja mam głos podobny do Johnny'ego Deppa, bo... Ja tego nie słyszę, powiem ci szczerze. No on ma ciekawszy, piękny ma głos. Słuchaj, ale ten 2013, przeczytałam tą naszą rozmowę i z perspektywy czasu, wiesz, uderzyło mnie, że ty byłeś w takim momencie, kiedy nie grałeś. Tak, wtedy. Nagle po prostu jakby pazury już nie ma. Panu dziękujemy. Się kabaretem zająłem za bardzo. Mhm. Wiesz, miałem wspaniałego agenta, nieżyjącego już, Tomka Albera, który tak mnie wkręcił w to, że ja zapomniałem, że jestem aktorem, wiesz? Mm-hmm. Tylko zacząłem jeździć, jak to się mówi, na chałtury. No, jeździłem z kabaretem. Było mi super, bo sobie jeździłem po Polsce. No, ale nagle świat filmowy o tobie zapomniał, tak? Tak, no bo jak ja zapomniałem o nim, to czego on nie miał pamiętać? Ja też temu nie dziwię. No, wypada się z obiegu. Drugim takim moim momentem przestoju to było to, jak postanowiłem zobaczyć, jak moje dziecko rośnie, jak się urodziło pierwsze nasze dziecko z Edytką, czyli Amelia. 15 lat temu. I ja mówię, kurczę, biorę sobie rok wolnego. Nic nie będę robił. Stać mnie, wiesz. No okazało się, że po pół roku już mi nie było stać. Źle policzyłem. Wiesz, i chciałem wrócić i nie ma dokąd. I nagle nie ma dokąd, tak? Tramwaj odjechał, wiesz, tylko takie czerwone światełka. I co wtedy? Co się wtedy robi? Bo ma się jakiegoś agenta, który robi się castingi, agenta, dzwoni się po przyjaciołach, mówi się, stary, jak będzie jakaś rola, to... Robiłem też, tak. Dzwoniłem do reżyserów, jak się dowiadywałem, że robią filmy, to dzwoniłem, czy jest jakieś miejsce dla mnie. Ja nie umiem tak się, wiesz... prosić. Ale mówiłem, że zagram wszystko. Nawet jeden dzień zdjęciowy. Mówi, wiesz, no Czarku, nie możemy ci dać jednego dnia zdjęcia. Mówi, wiesz, ja mam jeden dzień, ja nie mam z tym problemu. Nie? Znowu zacząłem jeździć z kabaretem, bo to zawsze na to było ssanie, że tak powiem, no bo wiesz, do dzisiaj zresztą mam dużo propozycji. Zawsze miałem dobry program. No jesteś świetnym stand-uperem, no. No ale mogę tak uważać? Tak, możesz tak uważać. Możesz mnie śmieszyć? Ja, tak, bo mi się wydaje, że zawsze właśnie Tomkowi Alberowi powtarzałem, jak on mówi, super, słuchaj, naprawdę, ale tu ten... Ja mówię, nie, przesadzasz, ja już nie jestem gorącym nazwiskiem. Ja byłem gorącym nazwiskiem do 97, 8, może do 2000 roku, a potem to już pazura. No, jak mówią Niemcy, heiße Kartoffel. Heiße Kartoffel. Ale ja nie mam siebie za ten... Oczywiście, wiesz, życie mi się bardzo unormowało i stanąłem na nogi, wiesz, kiedy razem zaczęliśmy z Edytką grać do jednej bramki, wiesz, i to nam się zaczęło wszystko bardzo ładnie układać. Poza tym tę taką niezależność wyboru, wiesz, no bo kiedyś jednak aktor był niewolnikiem tego oczekiwania na telefon. A w momencie, kiedy... sam zaczynasz decydować o sobie i mówisz, dobra, zakładam kanał na YouTubie, robię swoje. Zawsze uważałam, że kariera każdego faceta, znaczy w ogóle to jest taka ścieżka, która jest pełna tych facetów robiących karierę, gdzie ci faceci są w taczkach, a pchają te taczki żony. Jest że mądra tak. Żona to tak. Jest naprawdę los wygrany na loterii. Tak. Ale słuchaj, nagle pojawi, bo ty jesteś mistrzem kina gatunkowego.
I tutaj pewnie jeszcze długo będziesz się załapywał, nie wiem, w piące, w dziesiątce, nie wiem jak to jest czasowo, ale potem przychodzi taka rola, jak, bo mi zawsze brakuje, wiesz, jak ktoś już wiadomo, że świetny jesteś w komediach, że jesteś w tym świetny. Mistrz. Dlatego grałem komedii. Okej, okay, w serialach, ale nagle przychodzi taka rola jak Ślepnąc od świateł i pokazujesz twarz kogoś, kim... No nie jesteś i nie byłeś, tak, w żadnym... Ale dlaczego nie byłem? Byłeś? Nikt mi nie dał takiej szansy, jak mi dał Skoniecznik. No nie, ale w życiu swoim, wiesz, no to, żeby tak troszeczkę coś... No, wiesz, miałem epizody takie, których nie pamiętam, więc być może... Alkoholowe, czy jakie? No, a jakie? No, takie, no jakie są różne, no, rozrywkowe. Są kobiety, rozrywkowe. Narkotyki, alkohol. Nie, nie, narkotyki to nie, nie, a co to są, no nie pamiętam. Nie, żartuję. Nie, no oczywiście, no wiesz, no tak jak z panem Janem się rozmawiał, no zawsze te wódeczka, no to było, wiesz, taki ten, to nasze pokolenie tak... Mhm. Tak biesiadowało. O. Mm-hmm. Miałem taki okres właśnie, że po każdym spektaklu szliśmy z przyjaciółmi i się biesiadowało, wiesz, do 12, do 1, teraz do już 3, koniec. Wiesz. Raz, że nie ma z kim, mm-hmm. nie, że poumierali, ale wiesz, już wątroby nie te, już się tak nie biesiadują. No z kim mam pójść teraz biesiadować? Mm-hmm. No wiesz, coś się spotkamy, jakąś kolację zjemy, wiesz, a ja lubię sobie posiedzieć, wiesz. Poza tym teraz, wiesz, no jak będziesz biesiadować, jak idziesz do klubu i tam muzyka robi. I mówi, co? No dobra, ale tam... Dawno cię nie widziałem! Co? Nie widziałem cię, no, dawno! No, okej, ale wiesz, no musisz nadążać za światem, no świat tam siedzi. Ale co, nadążać, się... co, za hałasem? No to tak, nie jest no. Podążanie za światem. To jest dobre w naturze, że w sumie jak człowiek już ma więcej niż, jak ty mówisz, te 40, no to i ta natura mówi, dobra, lepiej siedzieć na kanapie, bo tam ci jest lepiej. Ale zostańmy jeszcze na chwilę. Nie mogę siedzieć za stołem, ja nie muszę. Dobra, ale zostańmy jeszcze przez chwilę przy tej roli Ślepnąc. No to jest taka rola na miarę... Wiesz kogo? Może cię zaskoczę. Na przykład De Niro i taksówkarza. Takiej postaci tak mrocznej, tak pokręconej. Co, jak tak... Ja to przeczytałem i dostałem propozycję od Krzyśka Skonecznego, potem go spotkałem na zdjęciach próbnych i on mi dawał zadania aktorskie, to wychodząc na zdjęcie, bo ja bym normalnie walczyłem o rolę. Mhm. Wśród iluś tam aktorów musiałem się znaleźć. Miałeś mocną konkurencję? Podejrzewam, że tak. Nikt mi nigdy nie powiedział, jaką. No bo to też jest tajemnica, wiesz, no co potem mam się wyżywać na kolegach. Nie dostałeś, a ja dostałem. To tak, wiesz, mogłoby się... Puścić w miasto. No, ale powiem ci, że wychodząc na zdjęcia próbne, Edytka mówi, jesteś przygotowany? Ja mówię, nie. Jestem perfekcyjnie przygotowany do tych zdjęć próbnych. I... Byłem bardzo elastyczny na tych zdjęciach i każde zadanie reżysera robiłem tak, jak chciał. I nagle pomyślałem sobie, Boże, jaki to jest fantastyczny facet, ja chcę z nim pracować. Mówię, kurde, jaki to jest reżyser. I potem ja go zobaczyłem w pracy, jak on mi pomagał, wiesz, tę rolę konstruować. Ja, okazuje się, że nigdy nie grałem naprawdę pijanego faceta, naćpanego. Nie wiedziałem, jakich środków... No, ale obserwacja też jakaś, nie? Ale on mi nawet pokazywał to. Krzysiek jest aktorem. Mm-hmm. Wspaniałym. I on, ja się na przykład nie wstydzę tego powiedzieć, że on niektóre rzeczy musiał pokazać, bo ja nie wiedziałem, jak to odtworzyć, rozumiesz? Dopiero to przez siebie przefiltrowałem i grałem. I to było tak piekielnie trudne dla mnie, ale ja zauważyłem, że im jest trudniej do czegoś dojść, tym to ma większy ciężar. Bo jak coś idzie łatwo, wiesz, no, to przeleciało, jest takie liźnięte, takie, wiesz, śnięte. A jednak taka rola, wiesz, i ja mówię, takie mięso, wreszcie ktoś mi dał po tylu latach. To w ogóle to były przełomowe chwile. Za chwilę dostałem rolę w teatrze i potem u Władka Pasikowskiego w Psach Trzecich. Nagle, wiesz, okazało się, że pierwszy raz od 30 paru lat ja muszę... zapłakać na zawołanie. Ja nie miałem takiego zadania przez 30 lat. Ty wyobrażasz sobie coś takiego? Aktor? Albo udawać, no, pijanego. Nigdy nie miałem takiego zadania. Zawsze się wygłupiałem. Ja wszystko to grałem w posterunku 13, ale wiesz, w cudzysłowie. Mhm. I ja mówię, matko kochana, jak to się robi? Ja pamiętam w teatrze też nagle reżyser mówi, będziesz grał, że będziesz się uśmiechał,
mówił monolog, a tu będą ci leciały łzy. Taka muzyka. Ja mówię, Jezu, jakie to piękne. Ale ja mówię, nie, to będę łez. Jak to się robi? Mhm. Wiesz, Anka Dereszowska mówiła, jak to się robi, jak to, żeby wywołać ten stan. A ja... Nic. Ja mówię, bo jestem szczęśliwy, rozumiesz? Nie chcę mi się płakać. Mhm. Znaczy nie masz się nawet do czego odwołać, tak? Tak. Żeby ci się zrobiło smutno. Tak. Mhm. Wiesz, i nagle ja mówię, kurczę, a wiesz, no są aktorzy, którzy na zawołanie mogą ci zapłakać i ciach. Mhm. I ten, i musiałem się tego wszystkiego nauczyć od nowa. To było piękne spotkanie z aktorstwem, że ja po raz pierwszy dotykałem tych rzeczy. Ja byłem tak szczęśliwy jak dziecko, że mogę zagrać coś innego, że mam to w sobie. Wiesz, jaka to jest radość? Jak nagle odkrywasz w sobie, że masz coś, o czym zapomniałaś, nie podejrzewałaś się, że to masz. I nagle masz takie odkrycie. To jest taka zabawa. Cieszysz się jak dziecko. Wiesz, to ta rola, na przykład ja jej nie postrzegam tak, jak ty mówisz, że o, zagrałeś rolę. Ja to się cieszyłem, że ja dostałem nowe zabawki. Że to jest coś... No nie, a ja jako widz się ucieszyłam, że potrafisz tak fajnie grać, inaczej. Okazuje się, że ja... Na innych organkach, no. Teraz tak potrafiłem to 5 lat temu, 10, 15... Być może 20. Nie. Dlaczego nie? Antyteza, poczekaj, to jest to, jak jeszcze ostatni raz się odwołajmy do Jana Nowickiego, który miał takie powiedzenie, że aktorstwo jest zawodem wstydliwym i tak naprawdę tak. W pewnym wieku już wstyd, żeby się wygłupiać, prawda? Mm-hmm, tak. No właśnie, i być może tak. Teraz to jest ten wiek, moment. Że ty się już nie wygłupiasz. No już mnie to chyba by żenowało, ja myślę, wiesz? Że nawet w komedii budując rolę, to nie umiem się wygłupiać. Mhm. Tak mi się zdaje. Gdzie indziej, inaczej można wydobyć śmiech i wiesz, i reakcję publiczności. Ale żeby się wygłupiać, tak się zaczęło właśnie w Psach Trzecich. Mhm. Że ja zacząłem grać, wiesz, tego, a Boguś mówi, co ty robisz? Ja mówię, no taki był przecież ten, jak on się nazywa, ten mój bohater w Psach. Odpowiada pan Michał, nieoceniony Waldemar Morawiec. Morawiec. No ja mówię, no taki był Morawiec, Waldek Morawiec, taki był. Nie? A Boguś? Boguś mówi, ty. Ale ile lat temu, 30 nie? 30 lat temu. Mówi, no już nie możesz tak grać, bo to dziwnie wygląda. Mówi, jak... No jak, przecież ty już inaczej wyglądasz, coś kimś innym. I to był pierwszy dzień zdjęciowy, dobrze, że z nim miałem, bo on mi jakby, wiesz... Ustawił cię od razu. Mój kolega, wiesz, z zawodu, wiesz, wybitny aktor, dał mi wskazówkę taką, wiesz, no żebym nie błądził. Bo jednak, no, wiesz, ja sobie obejrzałem specjalnie Psy Pierwsze, Psy Drugie, no żeby kontynuować. Kontynuować. Tylko zapomniałem o tej dziurze czasowej, która dzieli tego samego człowieka. Wiesz, ja mówię, no rzeczywiście, przecież ja teraz też jestem inny niż byłem. Podziękowałeś koledze. No oczywiście, że tak. I nie wstydzę się tego. Ja strasznie lubię pracować w zespole, okazało się, wiesz, że tak, wcale nie jestem takim samotnikiem, bo kiedyś mi się wydawało, że ja potrzebuję tylko sceny i sam na scenie i sobie dam radę. A nie, ja potrzebuję zespołu jednak, potrzebuję teatru, potrzebuję w filmie, wiesz, partnerów, żeby konstruować to. A powiedz mi, a ty masz takie poczucie, że dostałeś, od widzów to wiadomo, ale od tych, którzy oceniają, chociaż dzisiaj krytyka filmowa to już jest też w stanie trochę zejściowym jednak. Czy ty masz takie poczucie, że ty dostałeś od nich to, co ci się należy? Twoim zdaniem, że cię docenili. Od branży? Mhm. Nie, od krytyków. Od krytyków? Mhm. No nie, tak jak powiedziałaś, nie ma krytyków. No, takim ostatnim krytykiem, który fajną recenzję napisał, był Zdzisiu Pietrasik. Mhm. Świętej pamięci. A. Z polityki. No ja ci powiem przykład. On napisał bardzo złą recenzję o jednym z moich filmów i o mnie. Mhm. Ale bardzo mądrą recenzję. Ja z tej recenzji dowiedziałem się, co zrobiłem nie tak, dlaczego ten film kulał i on mi otworzył oczy na pewne rzeczy. Tam nie było złośliwości, tylko była, tak jak wiesz, no, cyniczna prawda. Ale tak na co się otworzył oczy? Ja przeczytałem recenzję i mówię, była dowcipna, złośliwa ta recenzja, ale... Ale w punkt. Ale w punkt. No ja zarykiwałem się ze śmiechu, zresztą ja mówię, kurczę, no artysta to napisał. Artysta. I spotkałem go na festiwalu w Międzyzdrojach. Był jakiś bankiet i ja go zobaczyłem z daleka i przepycham się do niego. Mówię, panie Zdzisławie, panie, jeszcze na pan byliśmy.
I on zaczął uciekać przede mną. Myślał, że mam chce w mordę dać. Wiesz, bo takie były czasy. Że swoją tam, drogą, tam... widok krytyka, który ucieka przed aktorem, to też scena tak filmowa, wiesz. Udawał, że mnie nie widzi, cyk, cyk, cyk. Ja go złapałem. On, no co? No to się panie Zdzisławie, panie Zdzisławie. No co, ale ja musiałem, ja mówię, ja chciałem panu podziękować. On mówi, ale jak podziękować? Ja mówię, za tę recenzję, bo ona mi dała, ona mi otworzyła oczy. Ja już wiem, co mam dalej robić, dzięki panu. I wiesz, i on był zaskoczony. Wódki się napiliśmy wtedy i się za bardzo zakolegowaliśmy, bo to ja kocham w krytyce. Taka powinna być krytyka. Ona powinna coś ze sobą nieść. I też cię jakoś motywuje, a nie, że ma cię poniżyć i zgnoić, prawda? Pomóc ma. I uważam, że krytyk i artysta powinni iść w tym samym kierunku. Ona mi pomóc. Swoją krytyką ma mnie zmotywować do tego, żebym już nie robił takich błędów, tak jak on uważa, wiesz. Możemy dyskutować na ten temat. Ale to było, pamiętam, ten Pietrasik wtedy tak wyjechał. Ja mówię, genialna. Ktoś to czyta, mówi, ty, ale on cię tak zjechał. Ja mówię, ty, ale no, ale ma rację. Poczekaj, patrzę, tutaj mamy numer telefonu 22 486 65 56. Prosimy o telefony, bo zaraz pewnie będą do ciebie telefony. Ale... ja nie odbieram o tej porze. Nie? No co teraz? Nie, właśnie taki mamy teraz. Właśnie dzisiaj z Edytką rozmawialiśmy, bo nasz podcast nagrywaliśmy, że o tych noworocznych postanowieniach, że jednak tak, jak ją tak prosiłem, mówię, takie noworoczne postanowienia, już tak, że o 17 już nie mamy komórek, wiesz, że nie wiem, co się działo. Nie, już jest tylko dom, wiesz, dzieciaki, wiesz, sobie... No i co? Dotrzymujecie tego? No ja myślę, że będzie takie postanowienie, wiesz, i ten, no bo jednak, wiesz, Edytka tyle, za tyle rzeczy odpowiada w naszym domu, że no czasami są tacy goście, którzy dzwonią po 19. Wiesz, ty jesteś w ogóle taki rokowy trochę facet, bo zdecydowałeś się na... na miłość to nie, bo się zakochałeś, ale na... relacje, na rodzinę z dużo młodszą od siebie dziewczyną, ale dbasz o siebie. No jednak nie ma dziadziusia obok siebie, rozumiesz? Starasz patrzę, się. Słuchaj tutaj. I co? W ten. To jest. A dobrze widzisz? Tyle rzeczy do. No dobrze właśnie widzisz, że marszczę tak. Tam siedzi jakiś starszy pan. To nie jestem ja. Mówiłeś o tym swoim YouTube'owym. Jak to nazwać? Kanale. No znaczy masz tam kanał? Działalności, aktywności. Wujku Czarku. I tam jest taki fantastyczny, naprawdę zaimponowałeś mnie tym. Jest taki filmik, kiedy ty analizujesz swoje zachowanie podczas jednego z pierwszych wywiadów, kiedy już jesteś rozpoznawalny. Nie wiem, po jakim to, pewnie po killerze było, a może po królu. Nie, przed killerem. Tak? Król. Psy, tak. Aha, i ty udzielasz wywiadu. No słuchaj, szczerze mówiąc, jesteś tam idiotą. No kompletnie. Kompletnym. Takim, gdybyś poszedł w ale ten sposób. Ale święcie, że mam rację wtedy. Wiesz? Ja rozumiem, ale twoja żona powiedziała, że gdyby cię poznała wtedy takiego tam widziała, to byłoby pozamiatane. No po prostu i mogłeś tam pójść w tym kierunku. Czyli myślę, co, że ona, byłeś... żona by, nie, że myślę, że jakby... Popracowałaby nad to. W jakimkolwiek momencie życia to jednak miałem poza wywiadem tyle wdzięku i uroku, żeby się załapała. Dobra, tak, mamy pierwszy telefon, wrócimy do tego wątku. Dobry wieczór. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A kto dzwoni? Nie, to pan do nas dzwoni. Kto dzwoni? Kominiarz. Ja? Kominiarz, tak. Czy ma pan wszystkie przewody sprawdzone? Nie. A, no to niedobrze. To wyślemy panu... Ale ja poznaję ten głos. A, Julek? Julek? Nie, ale no ja poznaję ten głos. Bogusław? Nie, ale blisko. Ojciec Mateusz. Nie, ale ojciec. Cezary Pazura. Jestem wielkim fanem. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję. Strasznie mi pan denerwuje, bo... Rzadko pana widać na dużym ekranie. A, widzisz. Bo nikt nie chodzi do kina, może dlatego. Nikt nie chodzi do kina? Coraz na Pazurę pójdzie każdy. Widzę, że pan teraz ostro działając na swoim kanale.
o sobie przypomina i wydaje mi się, że trochę ludzi czeka na coś większego. Dziękuję za całość pańskiej kariery i pozdrawiam serdecznie. Dziękuję pięknie, wszystkiego dobrego. Wesołych świąt. Tak, wesołych świąt. Zapaję rodzinki zwłaszcza. Dzięki piękne. Dużo zdrowia wam. Dzięki. Wracamy do tej, czyli do momentu, kiedy Cezary Pazura już jest po królu, siedzi taki rozłożony trochę i sadzi mądrości i Sodowa jest już bardzo wysoko. Chciałem przeanalizować ten wywiad, bo ja żyłem w przekonaniu całe życie, że mnie nigdy Sodówka nie uderzyła do głowy, że zawsze byłem skromnym chłopakiem, aż tu nagle... Ten młody człowiek, który to nagrywał w 94 roku. Licealista, tak? Czy... Wtedy był licealistą, teraz jest 40, po 40. Wiesz, i on to wrzucił na kanał, zresztą uprzedził mnie, że to będzie, ja sobie to znalazłem. I ja mówię, nie, to jest niemożliwe. I to jest dla mnie też ciekawa wycieczka w przeszłość, bo ja uważam, że to obowiązkowo, tak ten wywiad powinni oglądać młodzi aktorzy, którzy się zachłystują karierą, wiesz, którym się zaczyna ten moment rozpoznawalności, wiesz, bardzo mylące wtedy było dla mnie to, że podchodzono z mikrofonem i patrzono mi w oczy i czekano na to, co powiem. Wydawało mi się, że jest moim obowiązkiem mówić rzeczy ważne, istotne. I wydawało mi się, że ja tym, co powiem, zmienię świat. O polityce też tam było. Wypowiedziałeś się chyba na temat polityków. Tak, a propos tak, że tak, coś tam było o politykach. Mamy następny telefon, wrócimy do tego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nie słychać nikogo? Nic? Dobra, jakieś techniczne. No ale co, tam był chłopak, który już uwierzył, że świat stoi przed nim otworem, tak? Że będzie sobie, że wszystko wie o aktorstwie, że wszystko wie o życiu. Znaczy tam padło dużo takich prawd, a może półprawd, w które ja wtedy bardzo uwierzyłem, ale o pewnych rzeczach już teraz wiem, głośno mówić nie wolno, nawet jak się tak myśli. Mhm. Bo są pewne tematy, o których myślę podobnie, ale nigdy nie byłoby mnie stać, żeby to wyrazić na głos. No tam było takie pytanie na przykład o branżę. No, mocne. Myślisz podobnie, czy... Już nie pamiętam, co tam mówiłem. No nie, no zjechałeś branży, że branża jednak, no wie pan, jak to branża, no jedni zazdroszczą, drudzy nie, daje sobie radę. No, ja na to nie mam wpływu. No, branża jest, wiesz, w tej chwili w porównaniu z latami 90., początek lat 90., to jest taki szmat czasu. Myśmy wtedy mieli, wiesz, dwa programy w telewizji cały czas. Chyba był Polsat, raczkował, no bo 30-lecie ma i TVN jeszcze chyba nie było. Więc, wiesz, no, pracy dla aktorów było bardzo mało. Więc, czyli konkurencja była większa, tak? No, siłą rzeczy. Mhm. I w tej chwili można się realizować na tylu polach, a wtedy, wiesz, no mnie się trafiło to wszystko jak ślepej kurze ziarno, no a ponieważ się... Nie, no nie mów tak, dlaczego tak mówisz? Samobiczujesz się? No jak? Nie, no ale... Się nadawałeś, no... No na pewno się nadawałem, no. Tak, tylko wiesz, no mogło się to przytrafić komuś innemu, te propozycje. Panie Jurku, mamy telefon następny. Nie, ja wiem, jak masz na imię. To był taki... Jurek. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór, wujku Czarku. No, dobry wieczór, to twój człowiek. Tam siebie słyszę, przepraszam, dlatego tak się troszeczkę zająknąłem. Chyba muszę wyłączyć głośnik, przepraszam. No, chyba jest lepiej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja mam takie trzy pytania do wujka Czarka. Pierwsze, chociaż to prawda, ten temat tutaj został już poruszony, ale chodzi mi o kabaret. Zauważyłem, że chociaż mogę się mylić. Jak tak, to się przepraszam. Przepraszam. Mam wrażenie, że z postępem pańskiej kariery i z biegiem lat pan coraz rzadziej wychodzi na tą scenę kabaretową, że to już tak
jak obserwuję pańską karierę, obserwuję pańskie filmy, też oglądałem Tajemnicę Zawodową, mam wrażenie, że pan już tak mniej chętnie wychodzi na tę scenę, żeby rozśmieszać ludzi. Kiedyś w jednym z pańskich filmów na YouTubie tam usłyszałem, że pan mówił, że gdyby miał taką okazję, to by zrezygnował, grałby w mniejszej ilości komedii. I to takie właśnie pytanie, czy ma pan dalej w planach tych ludzi rozśmieszać z kabaretami, czy już raczej nie? Ja mam cały czas swój program kabaretowy i na przykład jutro jadę do Poznania, pojutrze będę pod Lublinem. I ja powiem tak, ja nie pokazuję swoich kabaretów w telewizji. Bo taki występ kabaretowy trwa kilkadziesiąt minut, a potem go telewizje powtarzają w nieskończoność. Ja kiedyś zagrałem... A płacą raz, tak? To nawet nie o to chodzi, tylko wiesz... Janek Nowicki tak by powiedział, my się już nie chce nowych rzeczy robić. Ja tak to zrobię, jeden program, ja go mogę grać w całej Polsce przez 2 lata. Bo nikt tego nie widział. A jak to pokażesz w telewizji, wszyscy to zobaczą. Mhm. Mówią, to już widziałem, dawaj coś nowego. No pazura, tak. Wiesz, no co, ja przyszedłem, a on mówi to samo, co... A to nie jest tak łatwo o dobry tekst, o nowy tekst, o wyćwiczenie. Trzeba bez przerwy grać. Ja jednak chciałem wrócić z powrotem na ścieżkę aktorską. Bo nie uważam, że stand-up czy tam one-man show to jest takie aktorstwo. Uważam, że no, jak znamy przecież stand-uperów młodych, oni, broń Boże, nie są aktorami, a świetnie im to wychodzi. Więc nie aktor może to zrobić. Z kolei w teatrze nie uważam, żeby mógł nie zagrać. Aktor mógł sobie dać radę. Ja się kształciłem po to, żeby być aktorem i świetnie się poruszam na deskach teatru i na planie filmowym i to chcę robić. Ja uważam, że w moim życiu za dużo tego kabaretu dałem. Zresztą mówili mi to szefowie telewizji różnych, że i ci, którzy decydują o obsadzie, czyli casting dyrektorzy, mówili, no Czarku, no, ale ty za dużo robisz kabaretu, no nie możemy cię wziąć do roli, bo się kojarzysz. Musiałem poczekać, aż to wszystko, wiesz... No ale można tak zagrać, żeby się nie skojarzyć, nie? Tak, ale nikt cię nie obsadzi, nikt ci nie da szans. Nikt nie zaryzykuje. Ja musiałem poczekać, aż to wszystko minie. To tak jak, wiesz, no, ja widzę pewien rodzaj podobieństwa, tak jak Janusz Gajos zagrał w 4 Pancernych. On musiał odczekać, aż się mu fizyk zmieni, aż minie dużo czasu, żeby móc zagrać inne rzeczy. I nie wiem, czy miał żal do branży, że go nie biorą. No ale wiesz, tak mocno się kojarzył z... Potem z Tureckim też, a prawda? A potem z Tureckim. Wiesz, a ja się kojarzyłem, wiesz, no Polsat cały czas był pazura. W każdej przerwie pazura z kabaretem. I wiesz, wszyscy myśleli, że to jest cały czas... Nowe. Ja tam występuję, cały czas tam występuję. A ja tam brałem raz w roku udział przez kilkanaście minut. A potem to było, wiesz, mielone non-stop. A ja nigdy nie chciałem być aktorem kabaretowym. Ja myślałem, że to będzie jedna z moich działalności, tak jak jest dubbing, jak jest kabaret, jak jest film, telewizja, teatr. Zobacz, ile jest możliwości. Jedyna rzecz, której nie robię... Śpiewasz? No właśnie jedną płytę tylko wydałem. Wiesz, i co, sukces jako czy klapa? Sukces, tak. I wiesz, to jest moje życie, ale... Ale wiesz, jakbym to rozrysował, to najwięcej to ma teatr i film. Jest pan z nami? Tak, jestem. Nie zasnął pan jeszcze? Nie zasnął. Ja zawsze słucham uważnie Wojka Czarka. Także powiem ci szczerze, że ja mam program kabaretowy, chętnie go gram, bo ja to uwielbiam, ale nie zobaczysz tego w telewizji. Musisz no to jest świadomy wybór, musisz przyjść na mój występ i koniec. A bardzo chętnie. Powiem tylko tak, jeśli chodzi o te kończąc ten wątek kabaretowy, to 2 moje ulubione. Pamiętam, jak pan występował z zakupami z teściową. No tak, to był hit. To, tak.
To ja miałem wtedy, jak pan to grał, to ja miałem może wtedy, nie wiem, 11, 12 lat, a mimo wszystko no tam piałem. No. Bardziej to moi rodzice rozumieli, no. Oczywiście, prawda? Mm-hmm. Ale ja mimo wszystko. No. Ja drugi to był też pan jeździł i tam coś pan opowiadał o gender, coś takiego było. Gender? Ja też pamiętam. A tam był tak. Też, a wiesz, ja ten akurat to mi się podoba i ten kawałek też gram do tej pory. To mi się bardzo podoba, świetnie. To jest świetnie napisane. A artystycznie to jest tak strasznie śmieszne i inteligentne. Ja lubię inteligentne, tak. Fajne żarty. A nie masz takiego poczucia, czy nie macie panowie takiego poczucia, że coraz, znaczy tych rzeczy, z których się można śmiać, jest coraz mniej? Bo nigdy nie wiesz, na jaką minę nagle wchodzisz? Moje teksty, większość moich tekstów pisze Maciek Kraszewski. Mhm. Ten, który napisał scenariusz do filmu Johnny. Mhm. To on mi pisze od lat teksty kabaretowe. I na przykład on twierdzi, bardzo fajny scenariusz, bardzo fajny film. To jest w ogóle bardzo zdolny facet. Mm-hmm. I on zawsze mówi, Cezary, nie martw się, ludzie chcą się śmiać i tych tematów do śmiechu jest bardzo, bardzo dużo. No jest tak, no musicie sami przyznać, że jesteśmy w towarzystwie, ktoś opowiada żart. I ten sam żart opowiedziany przez jedną osobę śmieszy, a przez drugą już mniej. Że to jest jednak, tak, jak ja patrzę na tych młodych stand-uperów, to są wybryki natury. Oni są tak strasznie śmieszni prywatnie, mm-hmm. że fajnie, że to sprzedają potem na scenie. Że to u nich nie jest konwencja. Mm-hmm. Oni po prostu tacy są. Wiesz, a u mnie, ja jestem aktorem, ja muszę coś udawać. Ja muszę siebie wymyślić za każdym razem. Tak jak na przykład, nie wiem, są kabareciarze, którzy wymyślają sobie na przykład, wiesz, za dziewczynę się przebierają, wiesz, czy Daniec, wiesz, zaczął od tego, że udawał małego chłopca, wiesz, a potem jakiegoś bandytę, a potem, że uciekają, uciekają, wiesz, w postaci, budują sobie te postaci, ale większość stand-uperów tych młodych takich, bo stand-up taki, który myśmy wykonywali od tego, co teraz jest, różni się niewiele, różni się tylko tym, że my nie używamy przekleństw, nie używamy słów niecenzuralnych, bo młodzież ma, wiesz, po amerykańsku jadą, wiesz, są cały czas tam bluzgi mocne. Ja mogę to oglądać, słuchać, ale sam bym chyba nie mógł tak... Co, nie klniesz? Na scenie nie. Na scenie nie. Wiesz co, to jest tak głęboko zakorzenione. Nas w szkole teatralnej tak piłowali na pierwszym roku. W ogóle na scenę nie wolno było wyjść w butach. Tylko w skarpetach, wiesz, albo boso. Zapalić papierosa w sali, gdzie jest scena, no skąd? Wiesz, a Janek tu palił. No, ale to nie jest scena. Nie, ale no, to jest studio, w którym nie można palić, ale on mógł. Jeszcze miał pan trzecie pytanie, tak? No, nawet jeszcze dwa, bo drugiego nie zadałem. No to musimy troszkę przyspieszyć. Dobrze, okej, rozumiem, jasna sprawa. W związku z tym moje pytanie numer dwa jest takie. Co trzeba zrobić, albo inaczej, jaki kawał trzeba napisać, żeby znaleźć się w 14. edycji żartów Cezarego Pazury na YouTubie? Bo już tyle pisałem, Adaś tyle razy mnie pobijał, że ja naprawdę? Po prostu nie wiem, co trzeba zrobić. To prawda, ja jestem podpisany imieniem i nazwiskiem, dlatego swojego nazwiska tu nie podam, ale po prostu jest czasami tak, ale wiesz tak, co, to napisz mi na Instagram, na priv, jak to się mówi, że to ty, ja powiem Adasiowi, że jak będzie wybierał, to żeby cię nie A jak ma, a jak to kiepski żart, to co? A jak kiepski żart, to ty, to zrobimy z niego bardzo dobry, bo wujek przeczyta. No, to mają być suchary. Dobra, a trzecie pytanie? Trzecie to już takie pewnie trochę, ale to już tak na pożegnanie, bo to jest też tak, chodzi mi o Killera Trójkę. Bo wiemy, że on chyba powstaje. Coraz więcej jest informacji na ten temat, pojawiają się w mediach jakieś nowe newsy. Aczkolwiek zastanawiam się, czy jest nadzieja i czy pan, panie Czarku, planuje namówić Janusza Rewińskiego, żeby zagrał. Słuchaj, no ja ci powiem, to trudno powiedzieć, że są plany, no są na razie takie nieśmiałe jakby przymiarki, wiesz co, zwiększyła się ochota, jak zobaczyliśmy drugą część Top Guna i to ja uwierzyłem w to, że taki remake jest możliwy, tak? Że taki powrót
może się udać. Skoro im się uda, dlaczego mam być gorszy? Chyba, że nie będziesz tak, jak ci zwrócił uwagę, pod warunkiem, że nie będziesz tak, jak ci zwrócił uwagę Linda, tak, kontynuował nie być, na nie, zasadzie no nie możesz być tego samego. Ten sam killer już senne wrati. To już musi być inny film, to musi być inny, o innym bohaterze. To nie ma tak, że teraz wyjdzie Pazura z Rewińskim, będą jaja. No nie, no to już ten... Uważa, że te jaja to rzecz względna, tak, też. Rzecz względna, tak. Wszystko się zmienia. Sposób opowiadania filmu się zmienił. Sposób filmowania w ogóle się zmienił. Kamery są inne, nie wiem. Percepcja nasza jest inna. My inne seriale oglądamy, inne filmy oglądamy na tych wszystkich, na Kanale Plus, na HBO, na Netflixach i tak dalej. Że to jest, że no, zrobić teraz trzecią część Killera tak jak kiedyś, no to by wszyscy powiedzieli, a zwłaszcza młodzi powiedzieli, chociaż wiesz, to wierzyłabym tutaj w Jurka Machulskiego i w tak bogatą... Nie chce, on mówi, wiem, że nie chce. Bo on to dobrze rozumie, że mówi, no jak... Ja mam to, kiedy ludzie mi mówią tak, niech pan powie ten monolog, tak jak na przykład Zakupy z teściową, niech pan to powie. Nie, we mnie to umarło. Mm-hmm. We mnie to już tego nie ma. Ja szukam nowych rzeczy, wiesz, mm-hmm. które mnie śmieszą teraz. No ile można mówić ten sam żart? Ale używanie tych słów, które nie są adekwatne do tego, o czym mówisz, a niby są, no to jest fantastyczny pomysł. To naprawdę tak. Jest świetne, bo tak, to tak. Jest tak zabawne i wymaga bardzo dużej inteligencji. Tak. Dziękujemy bardzo za telefon. Wszystkiego dobrego, wesołych świąt. Pana już może nas słuchał. Właśnie mówi, że wszystko się zmienia. Nie wiem, czy słyszałeś a propos Obama i De Gaulle, prezydentów, że De Niro teraz będzie grał w serialu i będzie grał prezydenta. De Niro w serialu. Pamiętasz, Niro, kiedyś było nie do pomyślenia? Nie do pomyślenia. Nie De Niro w Scorsese, wiesz, tak. W dużym filmie, tylko De Niro w serialach. No to jest nobilitacja dla seriali, że jednak te seriale to tak mocno weszły. Wiesz, no kiedyś to było inaczej, jak aktor, czytałem ostatnio, no wiesz, książka jest Przyjaciele, serial. I teraz książka wyszła tego... Jednego z głównych bohaterów. Głównych bohaterów. Mhm. Ja wiem, które. Tego mojego ulubionego zresztą. Matthew. Mhm. No właśnie, co dalej? Matthew tak. Perry. No, to i on właśnie powiedział, że jak z Julią Roberts miał, wiesz, mógł mieć przyszłość. Bo ona była, że tak powiem, no w nim chyba zakochana. I on tak strasznie nie wierzy w siebie, mówi, no ale jak? On, aktor serialowy do takiej gwiazdy, wiesz, że jednak zawsze ten serial to awansować z serialu do filmu, to się tylko udało Bruce'owi Willisowi. Mhm. A teraz zobacz. A teraz jest odwrotnie. Grają wielcy. A ja kiedyś, a ja już 20 lat temu powiedziałem żartem, że wymarzona rola dla mnie, to tak, żeby wyjść o 8 i wrócić o 16. Najlepiej jakiś serial, Tasiemiec, który idzie codziennie. Wiesz, żeby wyjść, powiedzieć i tego kaska i do domu. Wiesz, tak najprościej, żeby nie jeździć. Bo się tak wyjeździłem po Polsce, że wiesz, z kabaretem. Ale słuchaj, masz młodą żonę, będziesz długo młody. Mamy następny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór, słuchamy. Bardzo się cieszę, że się dodzwoniłem do wujka Czarka przede wszystkim i do pani Małgosiu. Dziękujemy. Chciałem zapytać o jedną rzecz. Oczywiście jestem wielkim fanem wujka. Chciałem zapytać o nagrody w Gdyni bodajże, bo często wujek się wypowiada na ten temat, że nie dostał wujek tam żadnej nigdy nagrody. Dostałem. Czy to jest taka bolączka wujka, która gdzieś tam wujek ma za złe to? Nie, ja dostałem Złote Lwy Gdańskie za drugoplanową rolę w filmie Król Zawiadernego i za drugoplanową rolę w filmie Tato Maćka Ślesia. Ale to tak, uważasz za mało. Za jako najlepszy aktor. A za główną nie, no bo ja nie miałem głównych ról. Jak Killer raptem dostał... Ja tego roku najbardziej żałuję, 97. No właśnie. Dlatego, że ja jechałem do Gdyni, powiem pewien. Wam, w tajemnicy, przekonany, no. Że to jest mój rok. Ja miałem karetę, wiesz, to tak jak masz karty, wiesz. No, poza karetą, no to potem jest tylko kolor i poker. No nie ma nic mocniejszego. Full jest słabszy. Ja miałem karetę, ja miałem 4 filmy. Miałem Sztos, Szczęśliwego Nowego Jorku, Sara i Killer. Mówię, no coś musi wypalić.
No i nie wypaliło nic. Wiesz, Killer dostał raptem, dostał nagrodę Klakiera, czyli... publiczności. Czyli wiesz, najdłużej oklaskiwany film. Oklaskiwana projekcja. Dostał nagrodę Klakiera. Wtedy ten festiwal wygrał Deszczowy żołnierz. Pamiętasz? Nie pamiętam tego filmu. No też nie. No ale tak to było. I ten, i wiesz, i taki trochę byłem, wiesz... Nie wiem, czy dobrze użyję słowa. Skonfundowany, tak można powiedzieć? Mm-hmm. No, to byłem. Delikatne takie słowo. Takie delikatne. Bo tak. Mogłoby być też takie na W. Nie, ale pamiętam, że wtedy jeden z jurorów powiedział, że jak ktoś mu powiedział, dlaczego Pazura nie dostał żadnej nagrody, to powiedział, że po jego trupie. Aha. Że on w ogóle uważa, że ja jestem jakimś nie ten i ten. To takie było przykre, bo to z branży człowiek. No widzisz, branża. Ale wiesz... To... No ale pan o to zapytał. Pan zapytał. Także nie miałem i no wiesz, no trzeba by zagrać teraz jakąś dużą rolę w dużym filmie. Jakąś jeszcze taką, wiesz, żeby bolesną. Uh-huh. I tego. Po nerwach taką. Po nerwach, tak. Po trzewiach. No ale to jeszcze trzeba ten... Wiesz co, szybciej mi dadzą za całokształt. To się musisz dobrze trzymać, że jak będziesz wychodził, to żeby był, wiesz, ten wygląd, nie? Żebyś nie kasłał. Znowu Janek, tak? Janek, tak. Moje to są te, co kaszlą. Tak, że autografy do was przychodzą, a do niego to nie są jego, tak? Fanki, bo jego to kaszlą. Moje to kaszlą, tak. No. Tak, już... Nie, jeszcze jedno pytanko, tak. Będzie małe. W ogóle nie przedstawiłem się, przepraszam bardzo, Tomek z Brzegu. I chciałem wujka jeszcze zapytać o jedną rzecz, żeby mógł wujek powiedzieć, jak pije się espresso. Espresso, ty wiesz, jak pije espresso? Czy... Nie. No więc najczęstszy błąd to jest to, że ludzie piją espresso, dopiero potem wodę. Mhm. Już naprawdę pije się espresso najpierw wodę, dopiero potem espresso, czyli kawę właściwą. Mhm. Tak? I jeszcze jeden malutki komentarz. Chciałbym powiedzieć, że... Pani Małgosia nie wie, o co chodzi, bo na moim kanale ja codziennie na każdym pijesz? Odcinku piję espresso i mówię, jak to się robi, aha, żeby nikt nie zapomniał. I już to się stało... No ja też już zapamiętam. Takim to się stało takim, wiesz, motywem, że wszyscy po prostu, jak już biorę espresso, to wszyscy leją, bo wiedzą, że co powiem, że będzie... a i tak to mówię, wiesz. Aha. I to już jest taki wyższy poziom żartu. No ale to może być jakaś nerwica natręc też. Tak, bo jest. To co... Dziękujemy panu, jeden, tak? Czy jeszcze ma pan jeden pytanie? Jeden malutki tylko komentarz. Dobra. Chciałbym powiedzieć, że doceniam bardzo Q&A, bo te odpowiedzi pana są bardzo takie szczere i widać, że bije z pana takie doświadczenie życiowe. O. Oj, wiesz co, możliwe, że bije, ale powiem ci, że ja tego doświadczenia dopiero szukam. Powiem ci, że jestem prywatnie, jestem taki... Słabo podejmuję decyzje, wiesz? Nie, no chyba skromność. Tak. A może tak, dobra. Nie. Dobra, wesołych świąt życzymy. Wesołych świąt, dziękuję bardzo. I szczęśliwego nowego roku. Bo tam mówiliśmy o tym momencie takim na początku, że byłeś taki no butny, pewny siebie, tak, pewien siebie już, że wszystko będzie teraz, rozdajesz karty. Ale potem się jeszcze zdarzył ci taki moment, który być może, że gdybyś zagrał tą rolę, to byś dostał tą nagrodę w Gdyni. Mówię o roli Papkina u Wajdy, ale na twoje fochy i ten list, który napisałeś do Andrzeja Wajdy, że dlaczego ty nie grasz, tak? Nie, bo to była taka sytuacja, że wiesz, zadzwoniła do mnie Ewa Brocka, asystentka mistrza. Mistrza, Ewa, która obsadzała mu wszystkie filmy, większość filmów. I zadzwoniła, mówi, Czareczku, mam dla ciebie świetną propozycję. Pan mistrz Wajda chce, żeby zagrał Papkina u niego w Zemście, wiesz. No, ja, no wielka rola, no. No ja wszalałem, wiesz, pod sufit, wiesz, skakałem, mówię, kurczę. Obdzwoniłeś miasto? Wiesz. I nagle Ewa dzwoni po jakimś tygodniu i mówi, że mam zagrać Murarza Trzeciego. Wiesz, bo mistrz Andrzej spotkał na festiwalu jakimś Romana Polańskiego i pochwalił mu się, że będzie robił Zemstę i Polański mówi, to ja gram Pupkina. Mhm. No też bym tak obsadził. Mhm. Ale napisałeś list. Nie. I ja napisałem list, że niestety, ale do tak słabej roli to można wziąć każdego, że niepotrzebny jest mój talent. No jakieś, wiesz, Andrzej, co? To jest nauczka na całe życie.
jak chcesz szybko coś napisać, czy w internecie, wiesz, czy ten, wstrzymaj się. Bo emocje nie są... Połóż się spać, wstanie rano i nie rób tego nigdy więcej. A riposta była ja w tej, w tym, wiesz, nawet kopertę zakleiłem, wiesz, i wysłałem, i pan Andrzej wysłał mi list. Napisał: panie Cezary, bardzo przepraszam, że pana uraziłem. Absolutnie nie miałem takiego zamiaru. Po prostu bardzo pana lubię, cenię pański talent i chciałem mieć pana w swojej ekipie. I mi się zrobiło tak głupio, słuchaj. No to wielki, wielki, wspaniały artysta. Ja się zachowałem znowu jak dzieciak. A urażona duma, wiesz. Aktor nie może w ten sposób reagować, jak nie dostanie roli. No, no, no trudno. Bo co, no. Zawsze może być ktoś lepszy w oczach reżysera, raz, prawda? Dwa, to jest, wiesz, reżyser decyduje, to jest jego cyrk, jego małpy. To nie można, a są tacy aktorzy, którzy mają za złe reżyserowi, że obsadził kogoś. No też miałeś. Do końca żyć. Nie, ale ja, wiesz, ja się szybko zreflektowałem, bo pan Andrzej był na tyle, wiesz, wspaniałym człowiekiem, że się nie obrażał. Mhm. To był, no wiesz, on miał właśnie taki majestat reżysera. On się nie obraża, może mu powiedzieć. On ci tylko odpowie, dlaczego tak postąpił. Powiedział bardzo szczerze. I to mnie tak ujęło i sobie pomyślałem, a kiedy jesteś głupi, zamiast być w tym składzie, wiesz, to tak jak jesteś w reprezentacji powołany i no i siedzisz mecz na ławce, ale w następnym możesz zagrać albo i nie. Od pierwszej minuty. Albo i nie. Albo nie. Ale wiesz, siedzisz i tego, i nie możesz powiedzieć nie. Powołuje cię taki reżyser do reprezentacji. Ale potem śledziłeś, kto zagrał tego trzeciego murarza, czy nie? Tak. Kolega, no. Wziął rolę. No dlaczego nie? No, Wajdy. Sprawdzę sobie w murarz trzeci czy drugi? No nie pamiętam, no w każdym razie murarz. Mamy następny telefon. Dobry wieczór. A nie mamy. Spadło się, rozłączyło. Słuchaj, czy ty miałeś taki moment, bo ty powiedziałeś, że to gdzieś tam w tobie siedzi, prawda? Ale czy miałeś taki moment w życiu, prywatnym, zawodowym, albo tak razem wszystko, że pomyślałeś sobie, że nie dasz rady już, że to po prostu chyba się wszystko nie uda? No, to się często zdarzało, wiesz, że miałem dosyć, ale potem przychodzi taka refleksja, no i a co będziesz robił? Co dalej? Co? A kim ty jesteś? Co ty więcej umiesz? Mhm. Czego się nadajesz? Tak naprawdę zawsze wtedy słyszę słowa mego profesora Janusza Bukowskiego. Taki aktor był. Żyjący. Mhm. Janusz Bukowski, on mnie uczył w szkole teatralnej. Miał ze mną przedmiot w prozę. Ja pamiętam, u niego mówiłem iberoamerykańskiego, czekaj, 100 lat samotności Markeza. Mhm. Fragment taki mówiłem u niego. On polubił bardzo. I traf chciał, że jak skończyłem studia, dostałem główną rolę w Pograniczu w ogniu i on grał mojego mentora, mhm. mojego dowódcę. I ja praktycznie gro zdjęć miałem akurat z Januszem. I u nas był straszny kryzys, 86 rok, puste półki w sklepach, wiesz, na kartki. Pojechaliśmy do Czechosłowacji, siedzieliśmy w mariańskich łaźniach przy fontannie, piliśmy wspaniałe czeskie piwo po takim śniadaniu, wiesz, gdzie były paróweczki, kanapeczki, wszystkiego w but. Pijemy sobie piwko i on do mnie mówi, mój profesor mówi, pamiętaj, zapamiętaj tę chwilę i pomyśl sobie, że fajny zawód sobie wybrałeś. Naprawdę mamy świetny zawód, trzeba go szanować, kochać. Czasami jest ciężej, czasami jest bardzo ciężko, ale generalnie daje to satysfakcję, wiesz. I on był bardzo szczęśliwy, że był aktorem i wtedy zaraził mnie tym szczęściem, wiesz. Mhm. I to jest rzeczywiście... Pierwsza taka moja refleksja, jak pojechałem do teatru, pojechaliśmy zimą. Miałem zmarznięte stopy, wiesz, bo czekaliśmy przed teatrem, wysiedliśmy z takiego Jelcza, wiesz, gdzie nie było ogrzewania, przemarznięci. Ja tak usiadłem w tym teatrze, wiesz, i tak się ciepło zrobiło. Ci aktorzy w takich pięknych strojach grali, się kłaniali, dostawali kwiaty. Ja mówię, o, to jest zawód dla mnie. Zawsze w ciepłym dają kwiaty, klaszczą, wiesz. A ja nie mogłem rozróżnić, kto zagrał dobrze, kto zagrał źle, bo ja się na tym nie znam. Przychodzi do teatru i klaczy, bo wszyscy klaszczą. Zajebisty zawód. Podoba mi się.
tak, pamiętam, że to było takie mgnienie, tak, ta refleksja. Ona jakby się wyartykułowała dużo, dużo później. Wiesz, właśnie wtedy, kiedy profesor Janusz Bukowski powiedział mi, mamy fajny zawód, Czarek, naprawdę. Mhm. Mamy następny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry witam wieczór. Serdecznie. Sami mężczyźni, słuchaj. Mhm. Może już ten wiek. Karol z Atoli Torunia. Dobry wieczór. Mam takie małe pytanie, to akurat bardzo fajnie, że do mnie się tutaj dodzwonić. Może takie dwa pytanka, ale w skrócie powiem, o co chodzi. Panie Cezary, chciałem zapytać, jaki jest, może nie polski, ale zagraniczny ulubiony aktor, aktorka, może skupiać na takich... Lubię takie pytania, inne są. Mhm. Ja mogę się podzielić moim ulubionym aktorem Hardy. Nie wiem, czy państwo też podzielacie taką opinię. Posłucham chętnie właśnie też państwa. A druga mała taka rzecz. Mam około 30 lat, państwu może trochę więcej. No na pewno. I fajnie, że na przykład teraz ta technologia postępuje, ale czy na przykład nie macie może takiej małej tęsknoty za takimi romantycznymi jakby gestami, gdzie kiedyś na przykład do kobiet wysłał się listy, właśnie takie fajne spotkania, a teraz jakby no już to wszystko zanika. No to z mojej strony. Ulubiony aktor zagraniczny. No ja jestem wychowany na De Niro, na Pacino, to byli zawsze moi idole. No potem Brad Pitt, Johnny Depp. I teraz są DiCaprio. Ci młodzi. DiCaprio fantastyczny. Genialny. Fantastyczny. No. Ale ja mam z twojej półki. A ja na przykład uwielbiam Willa Smitha, wiesz? Zobaczyłem go pierwszy raz w filmie Wild Wild West. I zobaczyłem, że ten facet ma tyle wdzięku, wiesz, że to łyżkami można go jeść. Bardzo, bardzo, bardzo... No, Denzela Washingtona też uwielbiam, bo to jest bardzo głęboki, fajny aktor. Z tych młodszych, to właśnie nazwisk nie pamiętam, ale jest paru takich no, pistoletów. No ja mam z twojej półki wiekowej, no tak to może chyba... No tak, właściwie chyba nawet jest półki, młodszy od to ciebie. To jest Brad Pitt i nie, Johnny Depp. Mads Mikkelsen z Narausz. O Jezus, to jest... Tak, Kochanek Królowej, Polowanie. No. To jest wielki aktor. Tak. Drunken, jak to się nazywa? Ten... Narauszu. Narauszu, tak. No to fenomenalne. Fenomenalne. Widziałeś Polar? Widziałam. No to też mocny. No tak, ale Narauszu jest the best of the best. No, a co jeśli chodzi o wysyłanie listów, a nie SMS-ów, to jak tam u ciebie? To znaczy tak, wiesz, do pewnego momentu myśmy z Edytką bardzo przestrzegali tego, żeby wszystkim przyjaciołom na Wielkanoc... Czy wysyłać na kartki. Tak, tak. Ja tak pamiętam swoich rodziców, wiesz? Gdzieś to nam umknęło, chyba przy pandemii to się przestaliśmy to robić. I Edytka mówi, no w tym roku już nie damy rady, bo ja już, mówi, tego nie ogarnę, ale od przyszłego roku, postanowienie noworoczne, będziemy wysyłać kartki pocztowe. A myśmy zawsze, ona robiła swoje kartki, wiesz? Mhm. Czyli na tej kartce było nasze zdjęcie. To piękne, czyli z rodziny na tle choinki, wiesz? Wiesz, i tego, i myśmy to w kopertę. Tak, pisali. I ten wysyłaliśmy, mieliśmy listę, wiesz, ja pamiętam, że klejenie tych kopert, to była taka fura zawsze, wiesz, tych kartek i to super jest pomysł i chętnie. A ty wiesz w ogóle, co, na pewno wiesz, ale jak u ciebie to jest, co robi wrażenie na kobiecie, to znaczy, co kobiety cenią najbardziej, jakie gesty, jakie zachowania, no nie wiem, przychodzisz raz w tygodniu z kwiatami. A ja lubię kupować Edytce kwiaty. Ja w ogóle lubię też kwiaty i ten. Czyli dwa w jednym. No i rzeczywiście... Teraz już dawno nie kupiłem, ale coś innego i kupiłem za to. A to właśnie nie ma coś innego. Kwiaty to kwiaty. No dobra, przekonałaś mnie. A już wiem, dlaczego teraz tych kwiatów nie kupuję. Bo ja zawsze jeździłem przy Chełmskiej, tam są te panie kwiaciarki, wiesz? A teraz tam ten tramwaj budują i tam nie można się zatrzymać. I zawsze mijam te kwiaty, tylko im macham ręką. Wiesz, i ten, ja już potem już nie wiem, gdzie są kwiaciarnie, wiesz, bo tam miałem jedno miejsce takie. No ale to nie jest w sumie wytłumaczenie. O Boże, no powiedz mi, czy ty, bo kiedy się, myślałam sobie o naszym spotkaniu i tak sobie tam zaglądałam, czytałam i tak dalej, to cały czas gdzieś z tyłu głowy miałam Robina Williamsa. Mhm.
Był teraz taki znakomity dokument o nim. Człowieka, który nie tylko w pewnym momencie, który śmieszał cały świat, który miał najbardziej uśmiechniętą twarz w odbiorze społecznym, który wpadł w głęboką depresję spowodowaną zresztą chorobą i że jakby widział, że już nie rozumie świata, że ten świat mu umyka. Ale zawsze w komedii ja sobie tak zastanawiam, co jest za tym, za tą twarzą. Jaka maska musi być? Bo tak to już jest, że jak się ciągle śmiejesz, to coś musisz... chyba, że jesteś całkowicie bezrefleksyjny. Najbardziej, to... nie, dwie najbardziej wstrząsające dla mnie rzeczy to była śmierć Robina Williamsa i choroba Bruce'a Willisa. Bo uważam, że... Która w tej chwili bardzo postępuje, tak, prawda? Wiem ci, że to nie jest choroba. To jest przypadłość, która grozi każdemu zapracowanemu aktorowi. To jest moje zdanie. Oczywiście na pewno się mylę, bo lekarze wiedzą lepiej, ale ja łapię się na tym, że to może mnie też czekać, taka afazja czy coś, bo w momencie, kiedy całe życie pracujesz słowem, to przychodzi taki moment, że masz wrażenie, że zaraz przejdziesz na drugą stronę, a ta druga strona to masz takie coś, że na przykład słowa przestają mieć dla ciebie znaczenie. Czy mówisz na przykład, ten śnieg jest biały i powiesz, kiełbasa po 50, to jest dla ciebie to samo. Wiesz, jakby nie rozróżniasz znaczenia słów. One przestają dla ciebie mieć jakikolwiek kolor i znaczenie, bo już tyle ich wypowiedziałaś. Bo w naszym zawodzie każde słowo podparte jest emocją. I tych emocji w życiu masz tyle... Że tak pracujesz na... Że tak. Emocja i wiesz, to jest i emocja, i ciało, i rozum. To wszystko jest sprzęgnięte razem. I to w pewnym momencie mówią, daj spokój, już nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę. I łapię się na tym, że gram w teatrze i widz pojęcia nie ma, że ja myślę o czymś innym. A tu, wiesz, jadę po szynach. Robię, wiesz, mówię ważne rzeczy, bo już jak zagrałeś 300 spektakli, to działasz jak automat. I wtedy to się zaczyna dziać. Że te emocje tak są wywoływane i ty potrafisz być obok nich. To jest jak schizofrenia. I wiesz, i w pewnym momencie masz ten lęk, że jak ja usłyszałem tej afazji, że on właśnie nie odróżnia słów. Znaczy nazywa kłopoty. Innymi słowami, tak. Na okno mówi chleb, tak, na chleb mówi to ja mam to czasami, jak jestem bardzo zmęczony, bo mam ciężkie dni zdjęciowe, jeszcze wieczorem gram spektakl i wracam i masz, mówisz, co to jest? Wiesz, i ja się tego tak strasznie przestraszyłem sobie, jak się dowiedziałem o tej, że to ma nazwę, że to jest choroba, że to jest, ja uważam, że to coś, jak się, że jest w mózgu albo w duszy taka wajcha, że jak ją szarpniesz pamiętasz za bardzo... Pamiętasz, w szkole było takie powiedzenie, co ci się mózg zlasował, pamiętasz? O takie tak, prostackie, ja mam taki proste. Dyżurny sen, Słuchaj, że jadę pod górę autem i ono mi zaczyna spadać. I ja zaczynam hamować i hamulec nie działa, wiesz? I ja wiem, że zaraz uderzę w coś. I się wtedy budzę. I może to jest ta wajcha, wiesz, że ten hamulec ci się zrywa, że gdzieś jakieś ostrzeżenie może dostaje. To też jest to, żeby po 17 nie odbierać telefonów. Mamy następny telefon. Dobry wieczór. Ale się zmęczyłem tym. Dobry wieczór. Słychać dobrze? Dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo mi miło. Dobry wieczór, pani Małgosiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Czarku. Dobry wieczór. Bartek z Buzka. Bardzo mi miło. Bardzo się cieszę, że udało mi się do państwa dodzwonić. No i jestem po prostu wzruszony, że takim aktorem wielkiego formatu, jakim jest pan Czarek, niewątpliwie uda mi się chociaż głosowo się porozumieć. Jeżeli pan Czarek pozwoli, to chciałbym do pani Małgosi i jedno pytanie zadać. Oczywiście. Pani Małgosiu, chciałbym się odnieść do, jak to pani ładnie określa, do najgorszej książki świata, czyli do wuja. Tak, do wuja. Tak, do wuja. Chciałbym zadać pytanie, które bodajże w Hejt Parku z panem Tomaszem Słokowskim jeden z widzów zadał pytanie, czy nie szkoda pani lasów?
Lasu? Tak. No nie, wie pan, ja to walczę do końca. Oczywiście, że nie szkoda w tym kontekście. No, no właśnie, od jakiegoś czasu jestem fanem kanału sportowego i właśnie nie wiem, czy pani by chciała wiedzieć, ale o tej książce dowiedziałem się z Hate Parku, który prowadził pan Krzysztof Stanowski. Zresztą pozdrawiam pana Krzysztofa, bo jest wspaniałym dziennikarzem, co zresztą pani też sama potwierdza. Mhm. Który zrecenzował tą książkę, sam przyznaję, w sposób trochę chamski, ale... Ale wie pan, ponieważ przyznał to sam na antenie, w związku z tym ja sprawę wyzerowałam, każdy zostaje przy swoim. Czytam oczywiście, bo czytam, co państwo piszecie, bo czy panowie, czy raczej panowie, bo uważam, że to z szacunku dla was. Już wiem, że jest połączenie Krzysztof do Magali, o tyle to jest zabawne, że mój pierwszy mąż miał na imię Krzysztof, no ale to mam nadzieję, że się o tym nie dowie i nie będzie miał z tym problemu. To co, przechodzimy do pana Czarka? To jeszcze tak ten, a propos tej książki. Słyszałem, że podobno przy czwartym odcinku recenzji tej książki już pani obierała ziemniaki. Wie pan, nie wiem, czy obierałam ziemniaki, bo może obierałam ziemniaki, a może nie, ale... To było w tym Hate Parku. Ale swoją drogą, wie pan, swoją drogą, jak się zastanowić na serio, to jak której książce się to przydarzyło? Tyle czasu takiej złej książce poświęconego. Może pan kiedyś przeczyta, bo to niedługo będzie biały... Pani nawet poświęciła tej książce. Ale powiem panu, niedługo to będzie pewnie biały kruk, proszę zdobyć. Kończymy ze mną, bo nie, już odpowiedziałam, nie jestem tutaj bohaterem. Pani mnie przekonała do właściwie zakupu tej książki i nawet wyrwanie tych 130 stron, które pan Krzysztof zrobił, nie przekonuje mnie do tego, żeby nie zakupić tej książki. Ja specjalnie dla pani kupię sobie tą książkę i sam sobie na jej temat wyrobię. Świetnie, tak. Świetnie. I proszę do mnie, tak jak pan Czarek powiedział, proszę na Instagramie do mnie napisać na priv, że najgorsza książka świata. Zaglądam tam czasem na pani Instagrama, także się odezwę. Dobra, a teraz przechodzimy do pana Czarka. Pana Czarka. Panie Czarku, chciałbym właściwie najpierw panu podziękować, bo nie wiem, czy pan pamięta, jakiś ponad miesiąc temu na swoim Instagramie zamieścił pan filmik, który chyba ktoś dla pana nagrywał, jak pan siedzi przy stole i pan podpisuje zdjęcia. Tak. I chciałbym się pana zapytać, czy pan czyta listy od swoich fanów? Tak, one są najczęściej krótkie. Poproszę autograf. I love you, ten, tak? Ten ktoś się przedstawia. Ale są też takie białe kruki, można powiedzieć. Tak, ciekawe biały kruk. Bo nie chciałbym być tu nieskromny, no ale rzeczywiście udało mi się do pana napisać na 3 strony i nie wiem, czy pan pamięta. No, było parę tych listów trzystronnych. No to na pewno jeden jest mój. Tak właściwie, jak powiedziałem na początku, aktor wielkiego formatu, to prawda, ale nie wiem, czy pan chce wiedzieć, co mnie popchnęło do tego, żeby napisać do pana z prośbą o autograf. A mianowicie jest to film o Ani Przybyckiej i chciałbym się pana zapytać, jakie pan ma wrażenia po tym filmie, bo niewątpliwie poszedłem na premierę i już nie chcę na temat tego filmu rozmawiać, bo po prostu to jest emocjonalny roller coaster. No emocjonalne, ja to jak podejrzewam, wiesz, ja jeszcze nie widziałem tego filmu. Mhm. Jeszcze nie miałem okazji, nie byłem na premierze, nie było mnie w kraju, wiesz, i teraz muszę nadrobić to. Mam nadzieję, że w święta mi się uda. Widziałem się z mamą Ani przez chwilę, bo była w teatrze Szóste Piętro. Też nie zdążyliśmy słowa zamówić, bo wieczny pośpiech. Więc jestem bardzo ciekaw tego filmu. Bo ja nawet powiem szczerze, że ja nie pamiętam, co ja tam mówiłem o Ani za bardzo, bo byłem w dużych emocjach, jak kamera ruszyła i mnie zaczęli o Anię pytać. Bo to już Ania... kamera łączyć akcja. No i powiem szczerze, że jak przychodzi temat Ani, to ja nie umiem bez emocji, bez wzruszenia, bez mam taki natłok myśli i tak mi strasznie żal, że ciężko mi się o niej mówi. I tak bardzo czekałem na ten film. Może dlatego nie chcę go tak szybko obejrzeć, bo wiem, że jak już obejrzę raz, no to potem co mi zostanie? Już nie będę mógł na niego czekać.
Wiesz, jest coś takiego, nie? Że mówisz, to jeszcze chwilkę, jeszcze poczekaj. W tym filmie rzeczywiście tak jest, ale jeżeli pan nie pamięta, co pan mówił, to pozwolę sobie przypomnieć jedną z kwestii, którą pan powiedział, że pan o Ani nie potrafi ani jednego dnia nie myśleć. No to fakt, że ja codziennie o niej myślę. Tak. Bo? No. Powiedziałeś bo? Bo przy modlitwie wieczornej, wiesz, zawsze wspominam moich najwspanialszych przyjaciół, którzy odeszli. Ania jest... Chciałbym się pana zapytać, tak jeszcze a propos przyjaciół, czy pana przyjacielem niewątpliwie był pana dziekan, mistrz Jan Machulski? Czy był pana przyjacielem? Bo słyszałem w którymś wywiadzie pan powiedział, że pan Machulski traktował pana jak syna swojego. Takie miałem, takie miałem poczucie. Pan pieniądze i nieraz pan mu nie oddał pieniędzy. Nie, generalnie wszystkie mu oddawałem albo odpracowywałem, ale Jan Machulski rzeczywiście, ja go tak w ten sposób odbierałem. Jak ojca, tak mi się wydawało, że on tak mnie... I chyba mam rację, dlatego że jak się teraz rozmawiałem z Julkiem Machulskim, to Julek spisuje ojca pamiętniki, bo ja pamiętam, że Jan Machulski codziennie wieczorem mówi, oj, wczoraj późno poszedłem spać, bo pisałem pamiętnik, także ja wiedziałem, że on ten pamiętniki... I się chwalił, że od tam 50. któregoś roku pisał pamiętniki, codziennie robił sobie notatkę. I Julek to teraz spisuje. I ty tam jesteś? I pomówisz, Julek mi powiedział w tajemnicy, że bardzo dużo jest o tobie w tych czasach właśnie, kiedy studiowałeś, kiedy u niego grałeś w teatrze, to bardzo, bardzo dużo o tobie ciekawych rzeczy mówił i pisał. Więc jak wyjdzie ta książka z pamiętnikami Jana Machulskiego, to ciekaw jestem, co tam... Ale dobrze chyba pisał, bo on mnie... Ja czułem, że on mnie lubi. Mhm. Wiesz, on... Zatem on, pamiętam, jak kiedyś byliśmy na jakiejś imprezie z całą bandą i on z nami tańczył, pił koniaczek i siwy, tak już łysiał i mówi, ja wiem, że jestem siwy, mam 60 lat, mówi ten, ale ja się czuję tu na 27, kiedyś to zrozumiecie. No i my tak jak to młodzi ludzie, no. Wiesz, no i rzeczywiście kiedyś to wcześniej czy później się zrozumie. Raczej później. I on był rzeczywiście jak tata, jak ojciec. A chciał być przyjacielem. I był przyjacielem. Nigdy do niego nie powiedziałem Janku. Nie byłem w stanie. Mhm. To był dla mnie tak ważna osoba. To była dla mnie tak ważna osoba, że zawsze mówię do niego dziekanie. On był dziekanem naszego wydziału i moim opiekunem. Nawet dyrektorze nie mówiłem, tylko dziekanie. Do końca życia mówiłem do niego dziekanie. Bodajże jeszcze, przepraszam panie Czarku, podobno jeszcze z Denonem Laskowikiem podobno była taka, był taki numer, że długo nie chciał pan bardzo długo. Ale potem po paru latach się tendencja odwróciła. Nie dało się inaczej. Zenek po prostu był niesamowity, znaczy jest, Zenek jest niesamowity facet. No, z nim ciężko się rozmawiać. Wtedy nie było komórek, pamiętam. I w Teatrze Ochoty czekuje się do spektaklu, biegnie pani bileterka. Panie Czarku, telefon na recepcji tam w kasie biletowej do pana. No i ja mówię, halo. Zenek Laskowik mówi, Cezary, kochasz sztukę? Ja mówię, no pewnie, to przyjeżdża. I odkładał słuchawkę. No i teraz, wiesz, nie wiesz po co, nie wiesz, wsiadasz w pociąg, jedziesz do Poznania. Taki dobra, Zenek. Dziękujemy panu za telefon. Dziękuję bardzo. Wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku. Wesołych świąt. Czarku, kochasz sztukę? Kocham sztukę. No. Ale wiesz, no dobra, kocham sztukę, koniec. Nie rozwijam się dalej. I takie moje ostatnie pytanie. W którym momencie przestało ci zależeć, żeby udowadniać innym, że ty jesteś inny niż inni myślą? A przestało? Nie wiem. Wiesz co, właśnie mi się wydaje, że nie w każdym z nas jest coś takiego, że no będziemy zabiegać o to, żeby ludzie nas lubili, żeby nas dobrze odbierali. Ale czy interesuje cię, żeby cię lubili, nie znając ciebie? Ale myślę, że już tyle zrobiłem w takich rzeczy prywatnych czy półprywatnych, że gdzieś ten obraz mnie zaczyna mi się zgadzać z tym, co ja chciałbym sam o sobie wiedzieć, myśleć i jak sam się rozumiem i odbieram. Wiesz,
Widzę, że ludzie też już to mają. Że, to jest on. To nie ten, co był wtedy, tylko teraz. No, że, czy można dojrzeć do samego siebie? Chyba można. Bo ja uważam, chyba im szybciej, nawet tym lepiej. No właśnie niekoniecznie. A ja dojrzewam dopiero teraz do siebie. No bo ty jesteś jeszcze bardzo młody. Ja miałem coś takiego, że wiesz, że to był mój zawód, wiesz, moje ten, a ja byłem tu. I teraz gdzieś się spotykamy, wiesz, ten Cezary Pazura i to, co rzeczywiście powinienem grać, wiesz, co reprezentować, wiesz, jakie postaci tworzyć. To już jest coraz bliżej mnie. Mhm. Taka puenta, że życzyłabym wielu młodym ludziom, żeby chcieli słuchać, co mają do powiedzenia o życiu, o takich, wydawałoby się, prostych relacjach, ludzie, którzy są trochę od nich starsi. To jest jedno. A drugie, że tak jak ten smak tego chleba z pomidorami, jak Janek Nowicki, który mówił, że pudeczka to najlepiej smakuje, przepraszam, wieczorem przy grobie rodziców i wtedy też papieroska można zapalić. Tak, wiesz co, dzisiaj oprócz przyjemności z rozmowy z tobą, to zostaje we mnie obraz tego kogoś, kto dzisiaj tu siedzi i jest tak lubiany, szanowany, ceniony i życzę ci w ogóle jeszcze wspaniałych ról, że ten facet o 5 rano zasuwał na wagony i przerzucał węgiel. Bo wtedy to stamtąd temu, co dzisiaj, dodaje wiarygodności, prawdy i znaczenia. I tego, że życie w sumie, trzeba się z życiem brać za bary, nie poddawać się, no ale może być ten bonus, że to życie jest takie, a nie inne. A gdzieś podświadomie czułem, wiedziałem, że jak ciężko pracujesz, wierzysz w siebie, wierzysz w to, że życie jest piękne. I zawód aktora. Musi być dane, że to ci się uda. Trzeba wierzyć. Nie w to, uda. Prawda? Nie uda. Bo uda to się, udają to się rzeczy, wiesz. Znaczy uda to się kojarzy z kobietą. Z kobietą widziałam, bo no widzisz, no zawsze wyjdzie, że jednak facet do końca będzie facetem. Widziałam już, że to myśl, już było po tobie widać. Ale ja mówię o osiągnięciach życiowych. Nie uda się. Ciężko na to zapracowałem. Nie dostając chyba nieraz od życia kopa, nie? Amen? Amen. Amen. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję pięknie. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję wszystkim, którzy nas oglądali. Do zobaczenia za tydzień, a tych, których nie będzie, to tym, których nie będzie, życzę wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku, ale za tydzień jest fajny gość też, więc może będziecie. Wszystkiego dobrego.